Cześć Wojtek. Cześć Paweł. Cześć Paweł. Cześć Wojtek. Witam Cię w kolejnym odcinku Barbell Academy Podcast. Będzie to drugi odcinek. Nie tak w przypadku podcastu Conjugate Rise. Nie będzie on jubileuszowy. Musimy wymyślić coś innego. Nie jubileuszowy. Nie jubileuszowy odcinek drugi. Ja. I będziemy sobie dzisiaj rozmawiali o autorskiej metodzie wykorzystania manualnych testów mięśniowych przez pana Wojciecha Prokopowicza. Jednego z wykładowców Barbell Academy, jedynej w swoim rodzaju szkole przygotowania siłowego w tym kraju i na całym świecie, o czym przekonamy się w przeciągu najbliższych paru lat. I na sam początek, o co chodzi w ogóle w Barbell Academy? Barbell Academy powstało po to, żeby zrewolucjonizować przygotowanie siłowe w tym kraju, bo czerpiąc generalnie w garściami z zachodnich metod, czy w tego, co się dzieje w Stanach i nie tylko, zauważyliśmy, że na rodzimym rynku przygotowania siłowego jest bardzo wiele luk, które możemy z powodzeniem wypełnić. I stworzyliśmy system, który oparty jest na trzech filarach, czyli balans strukturalny, kontrola motoryczna oraz wzorce ruchowe. I wedle tej metody poruszamy się, pracując z naszymi zawodnikami, i połączyliśmy siły z innymi specjalistami w kraju, którzy również pracują w ten sposób. Znaleźliśmy wspólny język i nadrzędnym takim celem tego przedsięwzięcia jest to, aby stworzyć w końcu szkołę przygotowania siłowego, motorycznego, generalnie szkołę treningu, która będzie z wewnątrz spójna. Czyli uczęszczając w różnych... O, dziękuję, to tościk, tak? Tak, tościk z szynką i ze srem, a tutaj ketchup. Wojtek, też sobie życzysz? Dziękuję, później może życzysz. Podziędziamy się w trakcie. Takie, o czym jakby trwało. Czyli żeby uczestnicząc w szkolonkach, nie mieli, żeby nasi kursanci nie mieli takiego wrażenia, że wykładowcy sobie zaprzeczają pomiędzy różnymi szkoleniami lub nawet wewnątrz pojedynczego szkolenia, z czym mieliśmy styczność, kiedy sami współpracowaliśmy z innymi szkołami, czy sami szkoliliśmy się w innych szkołach. I wybrany we mną tutaj Wojtek Prokopowicz zajmuje się przede wszystkim działem nazywanym balans strukturalny w tej naszej piramidzie. I na samym początku też chciałbym Was zaprosić do rzucenia okiem w link, który znajduje się, zależy od tego, co Denis zrobi, czy będzie znajdował tutaj na ekranie, czy będzie znajdował w opisie. Istnieje platforma VOD naszej szkoły Barbell Academy, gdzie możecie uczestniczyć w szkoleniach online, oczywiście certyfikowanych. Super. I jest tam też szkolonko z Wojtkiem Prokopowiczem, w którym to jest ponad 10-godzinny materiał, w którym dogłębnie uczy swojej metody pracy z klientem. Więc zapraszam Was tam. Później w trakcie podcastu jeszcze podamy specjalny kod promocyjny, który jest przypisany Wojtkowi i będzie on podany mniej więcej w połowie podcastu, czyli dla tych, co wytrwalszych, bardziej zaangażowanych, czeka nagroda. Mogą też nie mówić, że będzie to w połowie, bo to fansi sobie przewiną. Jo. I tak, kim jest Wojtek? Poza tym, że specjalizuje się w balansie strukturalnym i poza tym, że wspomniałem coś o testach manualnych, mięśniowych i że Wojtek ma jakąś tam swoją cudowną interpretację, jak należy korzystać z tych manualnych testów mięśniowych. Wojtku, parę słów od Ciebie. Kto Ty jesteś, za kogo Ty się masz, uważasz, co wpisujesz na Tinderze w opis? Jeszcze nie mam, ale na pewno założę, pomożesz mi w tym i że spokojnie. Służę pomocą, jest szkolenie z tego na Barbell Academy Online. Z Twoim kodem promocyjnym oczywiście. Nazywam się Wojciech Prokopowicz, całe życie trenowałem jakiś sport, czy to były sporty walki, czy to był trening siłowy, który zawsze towarzyszył sportom walki. Od 4 czy 5 lat zająłem się treningiem siłowym już tak dogłębnie, bo treningi, które siłowo wykonywaliśmy w trakcie, ja trenowałem judo i MMA, no były jakie były, nikt się za bardzo nie przejmował techniką, po prostu ciężar, przysiad, wyciskanie, martwy ciąg, robisz to tak, jak narzuca trener, dany ciężar i tak dalej. Tak, nie było w tym ani ładu, ani składu, wtedy jeszcze o tym nie wiedziałem, no bo
jak większość ludzi oczywiście trenujących na siłowni, robi to po swojemu, gdzieś tam ogląda filmy na YouTubach i tak dalej, ale no nie ma tej dogłębnej techniki, która pozwala wyciągnąć, wydobyć cały potencjał pracy. Więc wcześniej znałem się z Kamilem Koczwarą, ja jestem w ogóle z Gorzowa, tak samo jak Kamil, więc z Kamilem znamy się dosyć długo i u niego pierwszego zaczerpnąłem jakby wiedzę na temat, jak robić ten martwy ciąg, jak wykonać wyciskanie, jak robić przysiad. Oczywiście wcześniej szukałem tego na internecie, gdzieś tam były rzeczy, które pomogły mi w wykonywaniu tych ćwiczeń, ale stwierdziłem, że zapytam o źródła. Mówię, dlaczego nie Kamil? No i od tej pory jakby zaczęła się ta przygoda z trójbojem siłowym, który bardzo się wkręciłem. Też byłem na szkoleniach u Barber Brothers, u was chyba wszystkie nawet zrobiłem, kończąc na instruktorze trójboju siłowego. No ale zawsze czegoś mi brakowało w tym wszystkim. Wiadomo, kontuzje, które ja miałem, jestem też trenerem w swojej siłowni w Gorzowie, One Rep Max Gym, i podopiecznych, których prowadziłem, których prowadzę, mieli różne kontuzje i większość, może też nie szkoleń, ale rzeczy, które były w internecie, które się jakby tam cały czas przewijały i były prawdą objawioną, stosowałem na moich podopiecznych i nie zawsze to wychodziło. W sumie nigdy to nie wychodziło, szczerze mówiąc. Ćwiczenia jakieś tam na poprawę mobilności, stabilności, stożek rotatorów sławetny, którego wszyscy mają ból, diagnozy na internecie, które gdzieś tam wszędzie krążyły, ćwiczenia, wszystko to aplikowałem na sobie, na podopiecznych, sam to przechodziłem. Jakaś część tam oczywiście pomogła, no ale to u osób pewnie, które były do tego predysponowane i akurat się wstrzeliliśmy z tym ćwiczeniem i ta dysfunkcja jakby nie trzeba było jej tak dogłębnie diagnozować. Ona po prostu była, no i to ćwiczenie akurat pozwoliło wyprowadzić z danej dysfunkcji na zasadzie, że ślepy traf, tak? I zawsze męczyło mnie to, że dlaczego ktoś ma shift, dlaczego komuś ta noga ucieka, dlaczego ktoś się rotuje, dlaczego dzieją się takie rzeczy. I nawet jeżeli te szkolenia, o których byłem u was wcześniej, to było oczywiście bardzo dawno temu, więc jakby naturalnym jest rzeczą, że każdy z tą wiedzą posuwa się do przodu. I nawet na tych szkoleniach też nie zawsze miałem odpowiedzi, które mnie nurtowały dogłębnie. Więc szukałem jakiejkolwiek metody, która pozwoli mi zdiagnozować odpowiednio daną dysfunkcję mięśniową. No i trafiłem na, myślę, że około 2 lat temu, czy ponad to, na kinezjologię stosowaną i manualne testy mięśniowe, które są tam bardzo mocno stosowane. Oczywiście metoda ta jest bardzo propagowana w Stanach Zjednoczonych i w Rosji i z tego co wiem, może nie wszyscy, ale bardzo duża większość opiera się na tym. Dlaczego na tym się opiera? Ponieważ jest to świetna metoda diagnostyczna. I teraz oni oczywiście też są przed fizjoterapeutami, chiropraktykami, jak tam osteopatami i tak dalej, ale to, co różni pracę na manualnych testach mięśniowych od zwykłej fizjoterapii, gdzie fizjoterapeuci nie wspierają się tymi testami, jest to, że mamy idealną diagnozę. Wiemy dokładnie, nie musimy zgadywać, jak to było zawsze. Byłem u kilku fizjoterapeutów z jakimś tam bólem, dolegliwościami i wychodząc od nich, oczywiście bólu nie było, no ale no nikt nie był mi w stanie tak aż dogłębnie powiedzieć, dlaczego, skąd ten ból się wziął. Dobra, rozciągaj ten mięsień, bo był napięty i tak dalej. A dlaczego był napięty? No bo się napiął, no bo przecież jak tam robisz, to się napina. No ale dlaczego? No i gdzieś tam ta odpowiedź była albo na tyle pokrętna, że nie dawała mi jakby w 100%, słuchaj, to jest, spięło się dlatego, bo tam to nie działa i tak dalej, i tak dalej. I jakby drążyłem temat, no i tak jak mówię, trafiłem na testy manualne, no, które jakby rewolucjonizują całą diagnostykę, czy to w fizjoterapii, czy to w sporcie, tym bardziej w sporcie, tak? Metoda, myślę, że jest świetna dla w ogóle trenerów personalnych, którzy wprowadzając jakiekolwiek aktywacje dla swoich podopiecznych, no nie muszą celować, tak jak ja robiłem to na ślepo, tak? No boli mnie bark, no to oczywiście winny jest stożek rotatorów, więc zróbmy wszystkie rotacje w każdą stronę. No nie, to nie działa, nie? Bo miałem zawodniczkę, wieszlarkę, której gdzieś tam na wysokim poziomie przepisałem właśnie te rotacje, bóle barków były, to było już dosyć dawno temu. Oczywiście jest bardzo sumienną zawodniczką, więc wszystko wykonała, po przyjeździe stwierdziła, że po prostu no, ból jest troszeczkę mniejszy, ale to nie było zadowalające ani dla mnie, ani dla niej. No, gdy wprowadziłem testy manualne, no, okazało się, że to każdy mięsień po kolei był sprawdzony i dokładnie wiedziałem, nad czym pracować, tak? Czyli po pierwsze, nie było takiej straty czasu, gdzie powiedzmy każda rotacja w każdej płaszczyźnie zajmowała, nie wiem, 15, 20, 30 minut całego treningu, tak? Bo oczywiście 10 powtórzeń, czy tam 12, czy 5, czy 6, no to tam już bez różnicy, no ale w sumie do tego też chyba dojdziemy, dlaczego 12 powtórzeń, dlaczego 5, a nie 10, a dlaczego nie 100 albo 200, tak?
gdzie przy testach manualnych też możemy to dokładnie stwierdzić, ile powtórzeń musimy zadać naszemu podopiecznemu, który ma jakiś problem z danym mięśniem, z daną dysfunkcją. No więc te testy manualne dokładnie pokazały mi, w co mam celować. Skróciło to ogromnie pracę, bo już większość problemów takich można było usunąć natychmiast. Okay? Nawet nie wprowadzając, zresztą jak pracuję z wami i z waszymi podopiecznymi, często było tak, że rozpisałem powiedzmy na kartce, dobra, chciałbym, żebyś zrobił to, to, to i to, a nagle dostaję informację zwrotną, że nic nikt nie robił, tylko po prostu nagle zaczął trenować. Nie? I to, co mi się podoba w pracy ze sportowcami, że sportowcy jakby mają każdy ruch opanowany, każdy mięsień, zwłaszcza kulturyści, ale trybuści tak samo, czy to zresztą każdy jeden sportowiec, który trenuje siłowo, wykonuje większość ćwiczeń na daną grupę mięśniową i każda grupa mięśniowa jest przeważnie przepracowana. Problemem jest podłączenie tego wszystkiego do mózgu. Okay? Czyli jeżeli mam jakąś dysfunkcję, która wynika ze specyfiki sportu, no to kompensacje będą pogłębiane w ten sposób, że idziemy najprostszą, najkrótszą drogą. Okay? I nawet jeżeli my przetrenujemy mięśnie, które nie biorą udziału, no wszystkie zawsze biorą, ale powiedzmy nie biorą udziału w danym ruchu, no to one się nie włączą do pracy. Tak? One będą przetrenowane, no ale nasz mózg, nasz organizm nie będzie wiedział, po co my to zrobiliśmy i czy warto je użyć, czy nie. Okay? No i teraz jeżeli w danym ruchu angażujemy powiedzmy strzelam, z 10 mięśni 7, no to ten ruch nie będzie na tyle wydajny, na tyle ekonomiczny i na tyle zbalansowany. Więc to, co możemy zrobić, dołączyć te pozostałe 3, no i wtedy mamy pełen komplet balansu, pracy na balansie mięśniowym. Oczywiście, biorąc pod uwagę specyfikę danego sportu, nie zawsze da to się wykorzystać, tak? No bo sport jest po to, żeby zniszczyć człowieka, a fizjoterapeuci, lekarze czy tam trenerzy personalni, medyczni, jakkolwiek by to nazwał, są od tego, żeby albo to zniszczenie zawodnika przyszło jak najpóźniej, albo do niego nie dopuścić wcale. No co, jak ktoś trenował cokolwiek zawodowo, no to jest to praktycznie niemożliwe, żeby jakaś kontuzja w końcu nie nadeszła. Dzieje się tak tylko u osób, które są wybitne, stworzone do danej dyscypliny i one pomimo jakichkolwiek dysfunkcji mięśniowych, czy dysbalansów, czy jakichś skrzywień, skolios, cokolwiek, i tak mają wynik. No bo to są te osoby, tak? Te osoby trafiły do tego sportu, w danym czasie mają psychikę i tak dalej i u nich jest to bez różnicy, czy on będzie wyciskał tak, siak, czy owak, on i tak zdobędzie wynik na najwyższym poziomie, tak? No takich osób, jak wiesz, jest promil tak naprawdę, ale jeżeli on do sportu trafią, no to no, nie stają się dobre dlatego, że trenują tylko pomimo swojego treningu, tak? Tutaj, no ale wracając do tych ludzi zwykłych, którzy jakby muszą zapracować na wynik, na sukces, no testy manualne świetnie pokazują, co należy zrobić, co zaktywować, co włączyć do pracy, co jest wyłączone, jak to uruchomić, jaką aktywację dać i co jest najważniejsze, bardzo mocno skracają czas pracy z podopiecznym. I to też było takie moje spostrzeżenie, kiedy sam zaczynałem się interesować czymś więcej niż sam trening. Bo też moja historia się w sumie wprowadza do tego, że zacząłem trenować po prostu na siłowni, to chciałem być kulturystą jak każdy. No jasne, ale potem trafiłem na coś takiego właśnie jak trójbój siłowy i mnie to pochłonęło bez końca i po jakichś tam 2 latach trenowania zauważyłem, że chyba jednak nie należę do tych, którym wiesz, jakby jest dane, którym jest dane, bo inaczej na progres nie mogłem narzekać, bo zanotowałem jeden z szybszych progresów takich początków kariery, które w ogóle kiedykolwiek byłem świadkiem. Mhm. I robiłem to jakby wtedy pod skrzydłami Kamila Koczwary. Jeszcze nie współpracowaliśmy jako firma, tylko mieliśmy relację trener-zawodnik. Jednakże trafiliśmy po prostu na problemy, że na przykład coś boli. No nie? Dokładnie. I to pierwszym takim bólem u mnie był ból lędźwi, w którym się naprawdę długo borykałem. No to chyba z tym bólem lędźwi to nawet przyjechałeś w sumie do mnie. Znaczy to jakby to gdzieś tam powróciło, nie? Bo, ale jak trenowałem, to po prostu ten ból lędźwi to był po prostu element mojego życia, nie? Czyli po prostu to z nim zaprzyjaźniłeś. Tak, to po prostu napierdalało. Ja po prostu wiesz, musiałem tak planować dzień, że na przykład autem nie mogę jechać więcej jak 20 minut cięgiem, nie? Że nie mogę wiesz, myć naczyń na przykład dłużej jak 10 minut, bo nie wytrzymam z bólu, nie? Wiesz, że nie mogę spacerować dłużej niż jakiś tam wiesz, dystans, bo muszę usiąść, bo po bólu lędźwi przychodzi na przykład wpompowanie łydek i tak dalej. Tak. To nie była kwestia retencji wody, co mi wiesz, próbowali włożyć do głowy, że to od bomby było. Ale właśnie jakby trafianie do fizjoterapeutów kończyło się zawsze na tym, no, że spięło, nie? No spięło. Okej, okay, ale czemu spięło? No wiesz, wytłumacz mi, co się stało, żebym to rozumiał i żebym nie popełniał błędów w treningu, nie?
Tak, albo wdrożył cokolwiek, żeby temu zapobiec. I wtedy najczęściej było albo bo coś tam, nie? No to w sumie jakby wiesz, no nieważne. Tak jakby wiesz, ja zawsze odbieram takie wrażenie, że większość fizjoterapeutów, do których trafiłem, nie mówię, że wszyscy, żeby nie było, że ja wiesz, że disuję tutaj fizjoterapeutów, bo zdarzyli się też tacy, którzy na jakiś tam trop nie naprowadzili, ale generalnie zwykle on był błędny, niestety. Koniec końców. Ale to już doceniałem, że jest jakiś trop. Ale no jakby odnosiłem wrażenie, że dla nich to nie jest ważne, żeby rozumieć dlaczego. Znaczy wiesz co, myślę, że bo ja też pracowałem z wieloma fizjoterapeutami, myślę, że w Gorzowie z większością chyba już miałem styczność. I pracuję też z jednym fizjoterapeutą, jakby inaczej, ja nie jestem fizjoterapeutą, więc ja nie robię rzeczy fizjoterapeutycznych, tak? Ja zajmuję się treningiem, ale mam fizjoterapeutę Maćka Mądrzaka, z którym współpracuję i taką rzeczą, którą się dowiaduję od fizjoterapeutów, głównym problemem jest to studia. Mhm. Okay? Na tych studiach fizjoterapeuci są nakierowani na działania, na protokoły, których muszą się trzymać. I nikt im nie tłumaczy, dlaczego dany protokół jest stworzony i tak dalej, tylko po prostu słuchaj, to jest to, no to ten protokół zastosujemy i jakby w trakcie swojej praktyki, oczywiście te protokoły zdają egzamin, tak? Mhm. Ale znowu, czy na wszystkich? No kłóciłbym się. Myślę, że to jest znowu trafienie w kogoś na zasadzie, powiedzmy, przerobiliśmy 1000 osób, 700 się udało dzięki temu protokołowi wyleczyć, więc i tak te 70% osób będzie wyleczone. Nie? Czy tam pomożemy tym osobom. I ten protokół działa, no ale co z tą resztą? Tak? 30%. Mhm. I teraz z tego, co mówią fizjoterapeuci, no kurczę, no nie mamy takiego myślenia samodzielnego. I teraz manualne testy mięśniowe, to co podkreślałem na szkoleniu, które prowadziliśmy, nie ma tej metody. Tak? No to nie mogę ci powiedzieć, słuchaj, zrób to i to i to i będzie dobrze. No nie ma, to tak nie działa. Te protokoły oczywiście się tworzą gdzieś tam, no bo wszyscy jesteśmy podobni, wszyscy żyjemy w podobnych warunkach i te protokoły się tworzą jak najbardziej, też ich mam tam kilka. Ale to nie jest tak, że każdy problem rozwiąże danym protokołem, tak? Dlatego ja zawsze twierdzę, że zanim cokolwiek zrobisz, testuj wszystko, okej? Okay? I teraz jak też rozmawiałem z fizjoterapeutą, mówię, dlaczego ty robisz go od góry do dołu, tak? Przyszedł do ciebie z barkiem. No dobrze, no ale skąd ja mogę wiedzieć, że problem leży w barku, tak? Jeżeli już teraz wiem, że to może być stopa, że to może być kolano, biodro i tak dalej. I teraz, no nie mogę, bo fizjoterapeuci pracują na zasadzie, dobrze, czy z barkiem, no to z tym barkiem robimy. Znaczy nie mówię, że wszyscy oczywiście, jakby to się już zmienia i to jest wielki plus, ale miałem taki odzew, no ale nie rób wszystkiego, no bo tak naprawdę nie będziesz wiedział, co robisz. A ja mówię, nie, no ja robię wszystko po to, żeby wiedzieć, co robię. No bo nie mogę się zająć tylko barkiem. Okay? Więc jakby te ukierunkowanie na studiach fizjoterapeutów w sumie ich blokuje. Są klapki na oczy, które oni tam wykonują, bo przez 5 lat im tłukli, że to powinni robić. Tak? No i teraz tak mówię, w tej metodzie testów manualnych no nie ma tak naprawdę stricte protokołu, który musimy zrobić. Masz testować wszystko, albo większość oczywiście, no to też wszystko zależy od przypadku i tak dalej, ale testujemy sobie mięśni po kolei i przywracamy balans mięśniowy. To jest to, co ja robię. Czyli ja przywracam balans mięśniowy, a nie leczę kogoś z kontuzji. Okay? Bo ja od tego nie jestem. Ja jestem od tego, żeby zdiagnozować, a tego są fizjoterapeuci. Tak jak na przykład ostatnio Piotr Kotrzewski, z którym rozmawialiście. No myślę, że to jest tak mega głowa do tego, żeby to zrobić, że no to jest właśnie ta współpraca. Ja mogę to zdiagnozować, zresztą on też sobie z tym świetnie radzi, więc jakby nie wiem, czy potrzebuje. Takie zdarzenie na pewno też zaaranżujemy. Piotr Kotrzewski kontra Wojciech Prokopowicz. W 12-rundowym pojedynku. Bądźcie gotowi, będzie to na YouTubie, na pewno też będzie jakiś materiał premium z tajemnicami. Dokładnie. Od Wojtka i Piotra, których mieli nie wdradzać, ale oczywiście chętnie zdradzą, jeżeli chodzi o projekt Barbel Academy, prawda? Tak jest. No. Ale chodzi mi tutaj o to, że... Prawnik podeślił umowę. Tak jest. Chodzi mi o to, że są ludzie, którzy świetnie diagnozują, tak? I są ludzie, którzy powiedzą ci dokładnie, co masz zrobić, no ale no jest ich na razie mało. Nie? Jest bardzo mało tych ludzi. Znaczy inaczej, ja się zresztą... Może inaczej. Sportowcy, z którymi pracują, oni mają większą styczność z fizjoterapeutami. I niejednokrotnie było tak, że słuchaj, no byłem wśród 20, no i coś tam pomogli, ale nie do końca. Nie? No i jakby ja nie neguję tego, że fizjoterapeuta jest zły, tylko może system nauczania jest zły i tak dalej. Okay? I teraz, tak jak mówię, ja nie jestem fizjoterapeutą i ja to, co mogę zrobić, czyli zdiagnozować zawodnika i zbalansować go ewentualnie, ale robotę robi fizjoterapeuta, lekarz, trener personalny i tak dalej. Tak? Czyli jeżeli ja przyjeżdżam do was i diagnozuję u was zawodników, no to reszta jest po stronie, po pierwsze, zawodnika, no bo jeżeli on nie wykona w 100% to założeń,
No to po pierwsze nie jest to dla mnie zawodnik, no bo no nie chcę jakby uzyskać maksymalnego efektu treningowego, no bo albo robisz wszystko, albo nic. I to jest też jakby moja filozofia. Czyli też macie zawodników u siebie, którzy poświęcają się w 100% i robią dokładnie wszystko, co im powiecie i notują progres. Stąd też jest jakby, wiesz, podział jasny na grupy zawodnicze, czyli rekrut, Fataha i Czarny Legion. Czarny Legion są właśnie takie osoby, które wykonują to jakby sam wynik w totalu, który predysponuje do bycia w ostatnim tym, w ostatniej tej dywizji, nie jest najważniejszy, nie? Tylko jest jakby drzwiami, które gdzieś tam pokazują, że jeżeli już masz jakiś pułap, on nie jest w ogóle zawyżony, bo tam dajmy na to dla ciężkich zawodników, dla nas total ciężkich mówię 125-140 czy plus, to gdzieś okolice 730 kg predysponują do przejścia do grupy zawodniczej, tak zwanej zawodowej, czyli Czarny Legion. Ale najważniejsze jest zaangażowanie i to, co ten zawodnik sobą reprezentuje, kiedy jest wewnątrz tej grupy zawodniczej amatorskiej. Nie? Dokładnie. Wiesz co, bo dla mnie też jakby odróżnienie zawodnika od amatora to jest mental tylko i wyłącznie. Nie? Czyli masz albo chcesz mieć na pierwszym miejscu w życiu sport, albo tak nie. Jest. I to jakby nie w nic złego czy dobrego, bo tu każdy ma inne priorytety, ale też warto sobie zdać z tego sprawę. Tak nie? Jest. Czego ty od życia chcesz. Jeżeli wstępujesz na ścieżkę, gdzie sport jest najważniejszy, to my też podchodzimy do ciebie inaczej. Ale też jest, wiemy, że jeżeli dostaniesz, to zrobisz. Tak, no? Ale wiesz, to jest właśnie jakby sedno tego wszystkiego, dlatego ja zdecydowałem się na pracę ze sportowcami, znaczy cały czas jakby staram się pracować ze sportowcami, nie tylko z trójboju siłowego, bo też prowadzę zawodników sportu walki z biegaczami, czy tam pracowałem z wioślarzami. Chodzi tutaj właśnie o podejście zawodnika, tak? I ja to dokładnie widzę, jeżeli zaczynam z kimś pracować. I teraz ja po przetestowaniu pierwszego mięśnia już wiem, że będzie progres. Bo to jest na zasadzie, że wiem, po co ta osoba do mnie przyjechała. I teraz, jeżeli ja zdarza mi się pracować z osobami nie mające nic wspólnego ze sportem, no to dla mnie to jest mordęga, no bo po pierwsze często jest tak, że ta osoba nie wie, gdzie ma lewą rękę, gdzie prawą. Jak ja mu ukażę, czy tam jej podnieść łopatkę, no to gdzie jest ta łopatka, tak? No to no już wiem, że ten jakby efekt będzie może nie tyle mizerny, ale więcej czasu będę musiał poświęcić się, żeby po prostu taką osobę jakby doprowadzić do czegokolwiek. A ze sportowcami jest tak, że jeżeli widzę, że ta osoba jest poświęcona w 100%, tak jak na przykład ty, który przyjechałeś z Dyni do mnie, bo miałeś jakiś problem i nie było wymówki, że słuchaj, no bo to 5 godzin się jedzie, bo to ja jadę sam, bo nie ma kto się złożyć na paliwo i tak dalej, tylko wsiadłeś i przyjechałeś, pracowaliśmy, to ja wiem, że tutaj już będzie jakby, nawet pomijam progres, ale zaangażowanie na tyle duże, że ty zrobisz wszystko, i wszystko wyciągnie z tego, co ci powiem. Nie? I to od razu, tak jak mówię, to od razu widać po pierwszych dwóch, trzech testach, że o, tutaj będzie fajny progres. Nie? Tak samo kiedyś do was przyjechałem, by tam, nie wiem, było 12 czy tam 16 osób, był jeden taki weekend. I Sabinę pamiętam dokładnie z tego, że tylko do niej podszedłem, rozmawiałem, tak samo powiedziałem Tadziowi, że tutaj jest, o, to będzie, nie? Co mnie powiedział, że nie wolno chwalić zawodników i tyle. Ale wiedziałem, że tam będzie po prostu praca. No i właśnie wpierdoliłeś robotę. Tadziowi. Jak Sabina Tadziu będzie oglądać, to się dowie, że jednak należała się pochwała, nie dostała. No ale pochwała jest ode mnie, Tadziu zawsze twierdzi tak, że 2 na 10, także. Ale wiesz, o co mi chodzi, że tak, ja podchodzę do zawodnika i ja wiem, mówię, kurczę, to będzie to, nie? I od razu powiedziałem, że to będzie wynik, że tutaj będzie praca, że ona wie, po co do mnie przyszła, wie, po co mi płaci, wie, po co, wie, jaki ma problem przede wszystkim, wie, to też tak z tobą było, słuchaj, nie dopina mi się 1/3 najszerszego grzbietu. No, kto normalny wie, gdzie jest najszerszy grzbietu, a poza tym, że 1/3 mu się nie dopina, nie? Wiesz, i to są takie rzeczy, z którymi ja lubię pracować. I ludzie, którzy mają takie dysfunkcje, a nie, że wiesz, ktoś mi przyjeżdża, bo, a trener mi kazał jechać, wiesz, weź mnie sprawdź. No to ja go sprawdzam, już czuję, że tam jest gadka po prostu, a wiesz, no bo wtedy było tak i tak, no to ja robię tą robotę swoją, ale ja wiem, że on z tego nie wyciągnie. Tyle, ile by mógł. Nie? No i tak jak mówisz, i to podejście jakby mentalne powoduje, że ten zawodnik bardzo dużo skorzysta na tej metodzie testów manualnych. Ja bardzo dużo wtedy mogę mu pomóc, mogę dać bardzo dużo informacji zwrotnych trenerowi i wtedy w tej piramidzie, którą cały czas promujemy, jakby to się zamyka i ma sens. Nie? Czyli ten balast strukturalny będzie poprawiony. Ty wiesz, może jakiś problem we wzorcu ruchowym czy w kontroli motorycznej jest, który dzięki przywróceniu balansu mięśniowego
sobie zlikwidujemy. I to się wtedy zamyka. I dlatego jeżeli mi rozmawiałem z Tadeuszem i zaproponował mi jakby dołączenie do Akademii, no to dla mnie to był genialny pomysł, nie? Bo to jest to właśnie, czego wszędzie brakuje. Że idziesz do fizjoterapeuty, niby trener odsyła cię do fizjoterapeuty, ale informacja zwrotna jest jaka? No bolały go plecy. No kurwa, no to przecież to nie trzeba, wiesz, magistra. Ja też się z tym spotykałem, bo to jedno twoje ja robiłem z fizjoterapeutami, nie? Ale drugie też właśnie bardzo długi czas poszukiwaliśmy osób takich jak ty czy Piotr do współpracy po prostu realnie z teamem zawodniczym, że ja nie mogę się znać na fizjoterapii, bo zwyczajnie zabraknie mi życia. Ale nie? Dokładnie, no bo to jest podstawa do tego. Niszą moją Tadeusza czy Kamila jest trening siłowy i to głównie pod kątem trójboju siłowego. Tak jest. Nie? Z jakimś tam rozszerzeniem na przygotowanie siłowe do sportu, ale nigdy się to w sumie nie odbywa bez asysty innych osób, które doradzą. My się znamy na programowaniu, my się znamy przede wszystkim na dziedzinie wzorzec ruchowy, tak. Czyli wiemy, jak w ruchu wycisnąć maksa i jak zbudować ten ruch za pomocą przemyślanego treningu. Ale też wejdę ci słowo, też tak jak dzisiaj z Tadeuszem ogarnialiśmy tutaj Karola. Na tyle macie wiedzę, że wiecie, że na przykład ten wzorzec ruchowy nie jest taki, jak powinien być i też tą wiedzę możecie przekazać mnie. Mhm. Nie? No bo pierwszy był wywiad, słuchaj, on nie robi tego i tego i tego, ja już sobie układam plan na gościa, z którym będę pracował i faktycznie testy to potwierdzają. Nie? I widzisz, i to jest na takiej zasadzie, że ty wiesz, co jest nie tak, ja to potwierdzam w testach manualnych, ktokolwiek inny robi jeszcze coś innego i wtedy ten zawodnik jest kompletny. Mhm. Okay? I to jest właśnie dlatego jakby ucieszyłem się na samą wiadomość, że ta Barbell Academy powstaje, bo to jest w końcu to. Mhm. To jest w końcu na rynku to, co no już tam, czy to odróżni nas, czy was od kogoś innego, to już nie ma znaczenia. Ważne jest to, że będzie ta integracja. To już nie ma od kogo odróżniać. No, dlatego mówię, że jakby konkurencji nie ma, więc... ale wiesz, w końcu jest ten pomysł, że ta informacja nie jest błędna, że idź do niego i powiedz, co było. No co było? No tam noga go bolała. Dlaczego? No bo go bolała. No to dobra, ty próbujesz swoimi siłami, ale też nie masz wiedzy na ten temat, bo nie chcesz mieć wiedzy. Tak samo ja nie potrzebuję mieć wiedzy fizjoterapeutycznej, bo ja nie jestem fizjoterapeutą i nigdy nie będę i nie aspiruję do tego. Naprawdę wydaje mi się, że ten pomysł z Barbell Academy w połączeniu takiej ekipy powstał w momencie, w którym Tadeusz mnie tutaj zaprosił do Trójmiasta, żeby współtworzyć z nim jego pierwszą fekcję. Nie? Jeszcze tam podnajmowaliśmy gdzie indziej lokal, dopiero później się przenieśliśmy na swoje. Ale już wtedy tak sobie rozmawialiśmy, że wiesz, nie, zobacz jak oni to robią w Stanach, nie? Wiesz, popatrz jak jest przygotowywany futbolista amerykański na przykład, nie? Przecież to są konie, które zjadają naszych trójboistów na śniadanie, jeżeli chodzi o wyniki siłowe, nie? Tak. Jeżeli chodzi o NFL, tak? I ci goście do tego biegają, a ważą po 120 kilo, po 130, na niektórych pozycjach i po 140, po 150, nie? I oni biegają, są sprawni, dźwigają. Jakby muszą być w formie na przykład przez kilka miesięcy, jak trwa sezon, nie tylko na jeden mecz. Nie? Czy jakby to jest też zupełnie inne przygotowanie, bo on musi być w formie na jakiś okres, jego jakby pik formy musi trwać długo. No i tam wiesz, jest podział, tak? Jest field coach, czyli ktoś, kto się zajmuje tym, jak rozgrywać, jak zawodnik ma się poruszać na boisku, jak ma podawać piłkę, jak ma wchodzić w innego zawodnika i tak dalej, nie? Wchodzić dziwnie. Jest gość od conditioningu, który się zajmuje przygotowaniem tego gościa do track and field, nie? Czyli zrobić mu GPP, wydolność, prędkość i tak dalej, żeby field coach mógł to zastosować. I jest gość, który siedzi na siłowni i przygotowuje, no też GPP dla futbolisty, przygotowuje go siłowo do jego sportu. Nie? Tak. I na tym wszystkim jest head coach, który to planuje i mówi każdemu z tych trenerów z tej triady, brakuje mi u zawodnika na przykład, nie wiem, u tego, że on za wolno biega, ten jest za słaby, nie ma siły, wiesz, przepychać się, nie? Odpowiednio, jego pozycja jest do tego potrzebna. I ci trenerzy się między sobą wymieniają, nie? Natomiast teraz odnieść to do przygotowania, nie mówię, że wszędzie, bo to też się powoli zmienia, ale w większości sportów jest jeden trener i on kurwa wie najlepiej. Znaczy wiesz, no ja to też przerabiałem, bo gdzieś tam... I on wiesz, on w latach 60. czy 70. gdzieś tam chodził na siłownię w jakimś AWTS-ie i on się nauczył, że do lekka atletyki się robi na przykład ćwierć wyskoki we sztangą i to jest najlepsze ćwiczenie na dynamikę i nie przetłumaczysz, że są inne metody, że nie każdy tego potrzebuje.
I jakby znaczy, to... wiesz co, wejdę ci słowo, bo tutaj już nawet nie chodzi o jakby cały trening, bo zobacz, jeżeli, nie wiem, masz wioślarza, no to nad techniką wiosłowania to skupia się trener, powiedzmy, nie wiem, setki godzin, tak, że ona te pióro gdzieś tam ma wejść wodę i tak dalej, ona musi być idealna, tak, ale jak przychodzi do przysiadu, to weź tą sztangę i tam zrób 5 razy 5, nie? No, zrób i chuj, nie? Zrób martwy ciąg tam, no ale ja mam tak, no dobra, zrób, no bo to jest przecież trening siłowy, musisz być silny, tyle i tyle musisz podnieść, nie? I teraz jakby nikt nie bierze pod uwagę tego, że w tym przysiadzie też może być technika. I z tego przysiadu możemy wyciągnąć więcej i to przełoży się na wodę. Tak? I tak samo jakby programując ten trening na siłownię, nie? Bo też no dokładnie. Do nas też trafiali i trafiają sportowcy z innych dziedzin i jakby ja nie mogę zarzucać niekompetencji trenerom, którzy się zajmują ich dyscypliną bezpośrednio. Nie, no to nie tak? o to chodzi w ogóle. Nie? Tak, i oni to robią naprawdę niesamowicie, bo tak, generalnie tak. Te metody programowania, na przykład, nie wiem, biegaczy, wioślarzy i tak dalej, gadałem z takimi ludźmi, wiesz, to są dobre, stare, radzieckie metody. Oczywiście, to sprawdzone wszystko działa. I to faktycznie są goście, którzy zapylają weszytem za zawodnikiem i notują każdy trening, ile weszło, ile nie tak weszło, jest, jakie dokładnie. Były czasy. I wyciągają z tego tyle, ile się da, ale potem podstawa, czyli przygotowanie siłowe, które powinno umożliwić zrobienie realizacji tego programu w dziedzinie docelowej i zabezpieczyć człowieka przed kontuzjami, to leży i kwiczy, nie? No dokładnie. I tak naprawdę nie ma skąd pozyskiwać wiedzy. Ja też miałem taki romans z bieganiem, nadal mam romans z bieganiem, tylko chodzi mi oczywiście o sprint. Na 30 metrów? Na 60, prawidłnie. Ale w dwóch seriach? Nie, no aż tak źle ze mną nie jest, ale... Trafiłem takiego bardzo fajnego gościa tutaj w Pucku, który też ma parę medali imprez międzynarodowych na swoim koncie. I wiesz, gadaliśmy o tym, jak oni programują właśnie bieganie, nie? W jaki sposób programują te treningi. I tam jest, wiesz, mówię, jak wy trenowaliście siłownię, nie? Przysiady, nie, wiesz. Ćwierć przysiady. No mówię, dobra, no to już wszystko wiemy. Nie? No tak. No. I właśnie o to chodzi. I też tak jakby zbierając te wszystkie informacje, to też pamiętam, jak robiliśmy obóz szkoleniowy w Wałczu, w ośrodku tam przygotowań olimpijskich. Aha. I mieliśmy tę wątpliwą przyjemność współdzielenia siłowni z tymi wioślarzami z kadry. I po prostu, wiesz, jakby obserwowanie tego, co oni robią, to jest kurwa zgroza, nie? To nawet, to nie jest śmieszne, nie? Bo to wiesz, możesz się pośmiać z turystów tam na fitness klubach, nie? Tam nie wiedzą, co robić, ale wiesz, masz do czynienia z zawodowym sportowcem, w którego są inwestowane pieniądze, które jest wysyłane na obozy, któremu się finansuje wyjazdy, w któremu się pokłada ogromną wiarę, nie? Wspiera się go, ma najlepszą kadrę, jaką może mieć, jeżeli chodzi o wiosło, tak? I ta sama kadra wysyła go na siłownię, fadzi drób przysiady i powiosły, wiesz, forma tego fill row z pizganiem sztangą. Tak jest, wszystkim tylko nie tym, co trzeba. Nie? Tak, wszystkim co, nie tylko nie tym, co trzeba i nazywanie tego jeszcze, kurwa, treningiem dynamiki. No nie. Znaczy, no też miałem z tym kontakt i tak jak mówisz, nie, tutaj jest jakby to leży i moim zdaniem bardzo dużo można byłoby wyciągnąć właśnie z tej części treningu. Nie? Z tej i dużo miałoby to przełożenie naprawdę na sport. I właśnie uwzględniając, gadaliśmy wtedy na początku z Tadeuszem, jak tutaj organizowaliśmy tę sekcję, rozkręcaliśmy ją, że fajnie by było móc tak współpracować, bo jakby zdajemy sobie sprawę z tego, tak jak mówiłem wcześniej, że całkowitej wiedzy nie mamy i mieć nie będziemy, bo nie da się być, wiesz, najlepszym czy chociażby dobrym w wielu dziedzinach. Nie, no trzeba się, wiesz, specjalizować. Mamy swoją specjalizację i właśnie szukanie ludzi do współpracy było dość trudne, bo oczywiście z biegiem czasu sami się uczyliśmy na co uważać. Pojawiali się coraz lepsi ludzie, którzy, wiesz, dokładali swoje cegiełki do systemu, ale nigdy to nie było na takiej zasadzie, że wiesz, ja wysyłam do fizjozawodnika, bo na przykład nie wiem zwyczajnie, czemu on robi shift, nie? Czemu na przykład mi siada na jedną nogę. Ja w nim, wiesz, prowadzam trening, powiedzmy, wiesz, jakiś unilateralny, czy aktywuję go na saniach, czy zwracam mu po prostu uwagę, czy buduję w nim samą kontrolę motoryczną, wiesz, otwieraj mocniej tą nogę, pchaj tą stopą, też, wiesz, jakby system nasz ewoluował, na czym się należy skupić we wzorcu ruchowym i myślę, że naprawdę wyciągnęliśmy to we trójkę, jeżeli chodzi o sam trójbój, na naprawdę wyżyny, jak należy w głowie poprowadzić ten ruch, żeby to działało, nie? I jakie ćwiczenia wsparcia dać, ale czasami jest po prostu problem tego typu, że na przykład gość ma wrotowaną miednicę. I teraz jakby w mojej kompetencji nie leży mu tę miednicę naprostować. Ja bym chciał znać przyczynę, gdzie on robi sobie problem. No bo jakby na treningu on mi na przykład robi wszystko technicznie poprawnie, tylko gdzieś mi tam ucieka. Dokładnie. Ale nawet jak ja go kontroluję, to uciekanie nie wnika, tylko cały czas zamiast się wkupić na przysiadzie,
to my się skupiamy na tym, żeby ten przysiad był prosty. Tak jest, nie? Dokładnie. I to trwa, i trwa, i trwa. I też właśnie zwykle to było tak, że bo miał spięte coś. Mówię, no ale wiesz, czemu miał spięte coś, nie? Bo trening, nie? To jest, wiesz, też wynika jakby... Testy manualne bardzo dużo mi pokazały. Wiesz, to jest na takiej zasadzie, że one... Do takich samych wniosków czasami dochodzę jak wy na przykład, nie prowadząc zawodników na takim wysokim poziomie, bo też często było tak, że ja przyjechałem i mówię, słuchaj, no tą stopą to nie możesz tak pracować, no bo test pokazał mi, że jeżeli tak pracujesz, no to się wyłącza, tamto się wyłącza, to jest nadaktywne i jakby testy manualne mi często pokazywały, dlaczego nie warto robić w danej technice jakiegoś ruchu, tak? Czyli kiedyś było bardzo mocno, znaczy, wiesz, to też jest na takiej zasadzie, że w internecie u ludzi, którzy gdzieś tam są cały czas na świeczniku, są cały czas te same rzeczy powielane. Mhm. Nie? U tych trenerów każdy na swoim Instagramie, na Facebooku ma, powiedzmy, no dobra, ten foot routing, okej, no to robimy go tak, że walimy kolanem na zewnątrz, tak, rotacja zewnętrzna, pośladkowy, średni, guru w ogóle wszystkich mięśni i to on jest najlepszy, najważniejszy i stopa ma być wygięta, tak? No ale no tak nie może być, bo kiedyś też to wszystko robiłem, przerabiałem, to samo z łopatką, tak, retrakcja, która no, dla mnie w ogóle jest nieprzydatna, znaczy oczywiście sama w sobie, tak, doszedłem testami mięśniowymi, że inne ułożenie tej łopatki powoduje lepsze dopięcie, lepszą stabilizację, włączenie najszerszego grzbietu, a nie tylko czworobocznego, który jest i równoległobocznego, który jest przeciążony. I teraz właśnie ta przewaga tych testów manualnych jest nad całą resztą, to o czym mówisz właśnie o tym treningu, że ty nie musisz zgadywać, dlaczego jest ten shift. Nie? No bo test manualny ci pokaże. Słuchaj, albo widzimy, ty mówisz mi, zobacz, u niego stopa się zapada i gdzieś tam, to ja już mogę zacząć jakby kontrolę i pracę nad tą diagnozą od tego punktu, przekazać ci idealne informacje na temat tego, co się dzieje. Nie? Ale jeszcze tylko wracając, chciałem powiedzieć na temat właśnie zawodników i tych jakby czy testów manualnych, ćwiczeń i tak dalej. Większość ludzi bardzo mocno skupia się na treningu. Nie? I tą filozofię, którą ja wyznaję i to też właśnie potwierdzałem testem manualnym, że jeżeli ktoś ma ten shift biodra, to często nie jest tak, że trenerzy myślą, dobra, no na treningu robi przysiad źle, ale on nie wynika to z tego, że on robi przysiad źle. To wynika z jego trybu życia. I teraz też to, o czym mówiliśmy, że zawodnik dla mnie jest 100% zawodnikiem wtedy, kiedy ja mu przedstawiam, słuchaj, powiedzmy twój dzień jest taki, ok? Trening to jest tylko wycinek, czyli to jest te 2 godziny. I teraz jeżeli ty poświęcisz na daną dysfunkcję ten czas, no nie zrobisz tego, no bo co, zrobisz 3 serie po 15 powtórzeń na pośladkowy, średni i to ma ci załatwić sprawę? Jak ty od 7 rano do 18 robisz 5000 czy 10 tysięcy kroków, masz 5000 albo 2500 powtórzeń na jedną stronę, bo przecież wtedy mięśnie też pracują, a ty chcesz to załatwić 15 czy tam 30 powtórzeniami, powiedzmy codziennie nawet jakbyś to robił, albo 2 razy dziennie, tak? No to masz 60 powtórzeń w ciągu dnia, niech tam raptem będzie, no to ile, jaka to jest objętość treningowa w stosunku do tego, co możesz robić przed treningiem i po treningu, tak? Czyli dla mnie, jeżeli z kimś pracuję, to staram się go uświadomić, dlaczego jest ten problem. Ten problem wynika z tego, że ty siedzisz na kanapie cały czas wygięty i masz tam telewizor, albo w pracy jesteś przekręcony, okej? Likwidujemy te rzeczy małe, drobne, które możemy zrobić w ciągu dnia i one często powodują, że ten problem znika sam, tak? Przy współpracy z wami, gdzie wy na treningu jakby jest 100% skupienia na tej rzeczy i jakby ta droga nerwowo-mięśniowa jest cały czas przecierana na nowo, to dopiero łączy nam sportowca w jedną całość. Czyli nie skupiamy się na tym treningu, że tam zrobimy 30 powtórzeń, wiesz, bo też tak jak z kimś pracuję, dobra, to co ja mam robić na treningu? Na treningu masz trenować, tak? Dla mnie trening jest od 7 rano do 18, od 18 do 20 powiedzmy szlifujesz formę i od 20 do 22 cały czas trenujesz. I wtedy jesteś sportowcem, tak? 100% siebie dajesz, myślisz o tym, żeby nie siedzieć w ten sposób, żeby nie siedzieć w samochodzie tak, żeby nie kręcić jedną ręką tak, bo tutaj był problem. Okay? I to jakby mi się zamyka. Więc nie tylko trening, bo większość trenerów, dobra, przyjdź na treningu, to rozwiążemy. Oczywiście, że większość rzeczy też da się w ten sposób naprawić, zrobić i tak dalej, no ale lepszy efekt, szybszy, w krótszym czasie możemy osiągnąć, jeżeli mamy 100% skupienia na danej dysfunkcji. I to właśnie te elementy, czyli to podkręcenie podstaw, stopa, bracing i łopatka, plus skupienie na życiu codziennym, to jest moim zdaniem taki game changer, który wprowadziliśmy u swoich zawodników od momentu współpracy z tobą, nie? Bo to oczywiście to nie jest tak, że my nie robiliśmy nic ze stopą, bracingiem i łopatką, bo to byłoby szalone. Nie. Wręcz wydaje mi się, że jako pierwsi zaczęliśmy mówić o tych trzech podstawach, przynajmniej w sportach siłowych, w takiej skali, w jakiej to robiliśmy. Ale przykładowo, o co mi chodzi?
Zacząłeś mówić o tym, że routing stopy, nie? Czyli wkręcanie i zaznaczyłeś też właśnie, że pchanie tego kolana na zewnątrz. Nie? Czyli wiesz, my też na przykład pracowaliśmy na routingu, na ustabilizowanie tego łuku na stopie i też testowaliśmy bardzo różne ustawienia, tak? Rozpychanie stóp na zewnątrz w routingu, nie? Wkręcanie stóp, pchanie paluchem, pchanie podstawą dużego palca, samą rotację samej stopy, pchanie piętami do siebie, pchanie piętami do tyłu. I jakby każde z tych ustawień kolejne było coraz lepsze dla naszych zawodników i zmniejszało kolejne problemy, ale na przykład ten jeden detal, nie? Że uczyliśmy tak jak wszyscy pchania kolan na zewnątrz. Dokładnie. Co powodowało zawsze w jakimś tam choćby minimalnym stopniu krawędziowanie stopy. Oczywiście. I teraz wprowadzenie znowu naszego systemu nauki wzorców ruchowych, absolutnie zakaz myślenia o kolanie, czyli nie wolno ci pchać kolanem nigdzie. Kolano jest konsekwencją biodra i stopy. Tak jest, wypadkową. Wypadkową wprowadziło jakby zupełnie inny level przygotowania. Nie? I to tak. Też to poruszamy w tym. To poruszamy w między innymi szkoleniu Trójbój w praktyce online, gdzie właśnie przedstawiamy tą koncepcję, jak należy myśleć o wzorcach ruchowych, jak prowadzić w myślach ruch. Dokładnie. Ale zobacz też, właśnie to jest ciekawa rzecz, nie? Bo to jak mówisz o tym krawędziowaniu stopy na zewnątrz, testy manualne mi to pokazały, nie? Bo oczywiście też ja to robiłem to ze swoimi zawodnikami, jakby przyjąłem to za prawdę objawioną. Tak? No też właśnie w sumie problem z tym wszystkim był taki, że ja nie interpretowałem tego, co było w internecie. Nie? Ja po prostu przyjmowałem to, że tak ma być, że te kolana muszą iść na zewnątrz, bo przecież mądre głowy mi to mówią, więc dlaczego ja mam w ogóle dyskutować, tak? I dopiero jak zacząłem testować manualnie zawodników, to doszedłem do tego, że kurczę, no ale przecież to nie działa. Jedna wskazówka była taka, dobra, to nie pchaj tymi kolanami, zobaczymy, sprawdzimy testy, bo też to robiłem. Nie? Robiliśmy jedną technikę z podopiecznym, testowaliśmy, robiliśmy drugą, trzecią. I nagle się okazuje, że balans mięśniowy jest w momencie, gdy tych kolan nie rozpychamy na zewnątrz, tylko pracujemy stopą w taki sposób, że znowu, bo też pracuję, dobra, co ja mam z tą stopą zrobić w trakcie przysiadu? Ona ma być gotowa w trakcie przysiadu, to ty tam już nic nie zrobisz. Ona ma być gotowa i ma być wkręcona w taki sposób, jak wy nauczacie, no ja też tak nauczam, ale ona ma być gotowa. Ona nie może być, powiedzmy, dobra, no to ja sobie zrobię aktywację 20 minut i wchodzę na 300 kilo. No to jest w ogóle już debilizm moim zdaniem. Nie? Ona musi być przygotowana do tego, żeby te obciążenia przejąć, ale jak to zrobić? No to słuchaj, ten nie działa mięsień, ten nie działa, no bo masz faktycznie krawędziowanie na zewnątrz, więc tutaj pewnie piszczelowy tylny będzie nadaktywny, strzałkowy będzie nieaktywny i trzeba ten balans przywrócić. Rotatory zewnętrzne i wewnętrzne są w dysbalansie i to robimy. I dopiero jak to zastosujemy, to ten balans wchodzi i ryzyko kontuzji jest o wiele, wiele, wiele mniejsze. Nie? Bo tutaj tak samo często te testy manualne, mięśniowe, jak robiłem, robię cały czas, ale mam takie spostrzeżenie co do grup wiekowych. I teraz jeżeli ja robię testy manualne, powiedzmy na 17-latkach i tak między 17 a 25 lat, później 25-35, i powyżej 35, tam 40 i tak dalej, są takie trzy kategorie, które mi obrazują, co się dzieje. I teraz, jeżeli robię test, powiedzmy, skupimy się na barku. Jeżeli mam testy manualne w tych trzech grupach wiekowych i testy pokazują mi dokładnie tą samą dysfunkcję, to różnica jest między tym taka, że w tej pierwszej grupie najmłodszej nie ma bólu. Nie ma dyskomfortu, nie ma kompensacji spowodowanej z brakiem pracy tych mięśni. W tej drugiej grupie już pojawiają się jakieś kompensacje. Albo pojawia się sam ból i często nie ma jeszcze kompensacji. Czyli mogę wyciskać, tylko bólem gdzieś tam to właśnie przez kompensację omijam, ale w tej grupie wiekowej najstarszych, powiedzmy tam powyżej 35-40 lat i tak dalej, zmieniamy ćwiczenia. Czyli nie mogę wyciskać szeroko, zaczynam wyciskać wąsko. Okay? No ale znowu tej kompensacji nie możemy pogłębiać w nieskończoność. Znowu przyjdzie ból w tym wąskim wyciskaniu, więc szukamy kolejnego ustawienia. I pracowałem z kilkoma osobami, na przykład dwie osoby, na pewno Marcin Laśkiewicz, który do mnie przyjechał z problemem, no też w sumie nie mógł trenować za bardzo, tak? Teraz już myślę, że jest na dobrej drodze do tego, żeby wycisnąć ćwiarę. Jest w życiowej formie. Dokładnie, jest myślę w życiowej formie, ma 43 lata chyba bodajże. I to, co było u niego, jak on do mnie przyjechał, jak mówi, dobra, to pokaż mi wyciskanie. No to jak on się mi ustawiał, no to ja myślałem, że kurwa do wieczora powinienem tam siedzieć. On mi chyba się z 10 minut ustawiał do tego, żeby złapać sztangę. Dobra, teraz, nie? I było to. Nie, sztanga szła krzywo, no bo po pierwsze miał zerwany chyba mięsień piersiowy z jednej strony,
miał odwarczane nerwy gdzieś tam przed ramieniu, nie mógł trzymać, no tak jak był po prostu zrotowany, tak? Więc z jednej strony miał większy naramienny przedni, z drugiej strony większy piersiowy, większy, więc tutaj ten dysbalans mięśniowy był bardzo widoczny. No ale po pierwszej wizycie, ale tylko i wyłącznie myślę dlatego, że jestem bardzo doświadczonym sportowcem i bardzo otwartym sportowcem, tak? Bo no, kim ja jestem, żeby ustawiać Laśkiewicza? No jakby nie było, jest ikoną trójboju, wie chyba wszystko na ten temat, ale ma na tyle otwartą głowę, że on powiedział, dobra, ja biorę wszystko, co mi zdasz. I wysłał mi... To jest po prostu ta sama mentalność, że jakby trójbój to nie jest be all and all, nie? To nie jest całkowita teoria sportu, tylko to jest po prostu jakby wierzchołek piramidy, w którym my się możemy specjalizować, a baza, czyli to całe GPP, bo ja to wszystko wrzucam, to co ty robisz, to dla mnie też jest GPP, no jasne, nie? W terminologii trójbojowej, czyli ogólne przygotowanie fizyczne, nie? I ogólne przygotowanie fizyczne to jest faktycznie tak ogromna dziedzina i no, jakkolwiek dobrym trenerem czy najlepszym trenerem trójboju byś nie był, no to nie będziesz się znał na tej bazie tej piramidy tak dobrze jak na swoim wierzchołku. No dokładnie, to jest twoja specjalizacja. To powinna być normalna mentalność i tak. Właśnie dlatego też wszyscy tutaj współdziałamy teraz w ramach Barbell Academy, żeby się pouzupełniać i po to też nagrywamy te podcasty, żeby się powymieniać dokładnie tym, co tu jest potrzebne, czy zweryfikować swoją wiedzę, poglądy, nie? No i właśnie to jest to, co mnie przekonało, no bo właśnie jak pracowałem z Marcinem, no ja byłem mega zestresowany, jak on miał do mnie przyjechać, nie? No mówię, no kurczę, wiesz, co będzie, jak nic nie przyszło, ma tyle doświadczenia, co ja go nie ustawię, albo no nic w sumie nie będzie, no pojedzie i tyle. No ale wysłał mi film, powiedzmy, przed, bo chyba był chyba u mnie w sobotę, nie pamiętam dokładnie, ale to było, powiedzmy, w niedzielę wyciskał po swojemu, pojechał do domu, w poniedziałek wyciskał tak, jak mu pokazałem. No i była diametralna różnica, sztanga była w poziomie, do tej pory, jak komentuje gdzieś tam, to mówi, że poziomica trzyma, tak? No bo sztanga idzie prosto, on miał nieaktywne tricepsy, nieaktywne piersiowe, gdzieś tam był poskręcany i tak dalej. Wszystko to wyprowadziłem. No i to działa po dzień dzisiejszy. I też nie robił zbyt wielu aktywacji, po prostu robił tam kilka rzeczy, ale znowu to wynika z tego, że on te wszystkie mięśnie miał przepracowane. Po prostu musiał być ktoś, kto mu powiedział, słuchaj, weź to zacznij używać, a będzie lepiej. No i on faktycznie zaczął tego używać. To tak naprawdę paradoksalnie te wszystkie rzeczy, o których my tutaj gadamy wewnątrz tego podcastu, to jest powrót do podstaw. Tak, no tylko i wyłącznie, bo ja nic innego nie robię. I też jakby obserwuję, że w ramach tego im więcej takich ludzi aktywnymi współpracuje, tym mniej my na treningu tak naprawdę robimy. No bo znowu możesz się zająć z tym wierzchołkiem w piramidzie, tak, o którym mówiłeś. Tak, ale też jakby sam trening obejmuje coraz mniej rzeczy, bo jakby okazuje się, że mnóstwo z tego, co jakby utarte jako święte grale w treningu siłowym, jest absolutnie niepotrzebne, nie? I że tak naprawdę właśnie, jeżeli masz metodę, która celnie trafia w to, co jest problemem, to faktycznie rozwiązujesz to jednym, dwoma ćwiczeniami, na przykład rozgrzewkowymi. Mhm. Nawet nie nazywam tego aktywacją, tylko po prostu rozgrzewką. I nagle się okazuje, że wiesz, że wszystko zapyla i nie musisz odstawiać godzinnej maniany. Nie? No dokładnie, to jest zmarnowanie czasu. Ja mam taką teorię, nie wiem, czy się w nią zgodzisz, ale moim zdaniem my nie jesteśmy aż tak wyniszczeni przez cywilizację, jak próbują nam to wcisnąć, tak? Bo generalnie teraz, wiesz, tych systemów naprawczych jest na rynku fitness mnóstwo i się generalnie nam wmawia, że przez to, że siedzimy, że używamy samochodów, żyjemy nie takie jedzenie, to generalnie wszyscy będziemy umierać w wieku 30 lat i że wszyscy są niesprawni. A po prostu patrząc na to, w jaki sposób doprowadzamy zawodników do stanu używalności, czy ludzi, którzy dopiero zaczynają, no to jakby wiesz, jeżeli to byłyby aż takie dysfunkcje, to chyba to powinno zająć trochę więcej czasu niż jedna lub dwie wizyty i nagle człowiek wychodzi prosty, nie? Ale to widzisz, to też robię i sposób... świetnie to pokazuje właśnie to, o czym mówisz, że powiedzmy ten bark, no uczepię się go, bo jest jakby moim zdaniem najłatwiejszy do naprawienia. Jest tam, wiesz, nie jest on obciążony tak jak miednica, gdzie wiesz, wszystko się podłącza do niej z każdej strony. Znaczy może do barku też, no ale no dobrze, powiedzmy, że jest on łatwiejszy do naprawienia. I zaraz ktoś przychodzi do mnie z bólem, gdzie chodzi rok, półtora roku, wiesz, miałem takie osoby, które były po kilkunastu blokadach, gdzie ten bark całe życie im doskwierał i nagle, wiesz, pozycja zamknięta oczywiście i nagle się okazuje, że uruchomienie mięśnia zębatego, oczywiście po odpowiedniej aktywacji, testach, które mówią, że ten mięsień jest nieaktywny, tamten nadaktywny, ten jest hipotoniczny i tak dalej, i tak dalej. Okazuje się, że gość siedzi prosto, jak wsiada do samochodu, to musi aż podnieść lusterko, no bo do tej pory było za nisko. Tak? On jest wyprostowany, lepiej mu się oddycha, bo odpaliliśmy przeponę, mięśnie międzyżebrowe nagle zaczął używać skosów w trakcie chodu, nagle się okazuje, że ten bark przestaje boleć. Nie? I często miałem dużo takich przypadków z barkiem, że
nie ten stożek rotatorów sławetny, że on jest tam przetarty, że ta szczelina jest tam mała i tak dalej, tylko nieaktywny lub nadaktywny mięsień powoduje, że jest ten ból. Okay? No i ten ból sam zniknie, gdy pomożemy temu mięśniowi pracować innymi mięśniami. Nie? Czyli wdrożymy do pracy powiedzmy 3-4 mięśnie. Wiesz, no to jest na takiej zasadzie, że on pracuje sam w jednym kierunku, no ale dwa pozostałe się obijają. Nie? Więc dlaczego mu nie pomóc? Dołączmy te mięśnie do tej pracy, do tego kierunku i wszystko wtedy przestaje boleć. Nie? I dlatego mówię, że ja nie jestem fizjoterapeutą, ja nie usuwam bólu, ja nawet się tym nie zajmuję. Po prostu robię wywiad, gdzie jest ból, staram się przywrócić balans mięśniowy. Jeżeli się uda balansem mięśniowym zlikwidować ból, to okej, dla mnie to jest koniec pracy. Jeżeli nie, to znaczy, że albo ta kontuzja jest bardzo przewlekła, bo też miałem takich ludzi, którym nie pomogłem, no bo no nie urodził się ktoś taki, który by wszystkim pomógł, ale jakby zdiagnozowałem chociaż, dlaczego tak się dzieje. Ale no nie potrafiłem usunąć bólu. I teraz może wynika to zbyt małego doświadczenia mojego i ja stwierdzam, że pewnie znajdę ten protokół na daną bolesność, ale muszę pracować też z wami, żebyście mi przysyłali przypadki. Muszę pracować też, chciałbym pracować z Piotrem, który też by mi podsyłał trochę na pewno wiedzy i z ludźmi, którzy są zrzeszeni w Barwell Academy, bo no, na tym to właśnie polega, że nie zatrzymuję tej swojej wiedzy dla siebie, tylko po prostu dzielimy się tym i wtedy to ma sens. Nie? Dlatego ta jakby cała akademia ma dla mnie jest na tyle istotna, że ja dużo z tego wyciągnę. Nie? To ja dam od siebie, ale ja się dużo nauczę i dlatego tutaj jestem. To Wojtek, jakbyśmy mieli tak podsumować, na czym polega twoja metoda? Przychodzi do ciebie człowiek X i co ty w ogóle w nim robisz po kolei i dlaczego to ma prawo działać? Znaczy, pomijając już fakt tam wywiadu i sprawdzania, jak on chodzi, przysiady robi i tak dalej, często już to nawet, znaczy wywiad zawsze robię, ale często też pomijam sprawdzanie przysiadu, bo testy pokazują mi, dlaczego jest tak, a nie inaczej. Zresztą tutaj też jak... No tak naprawdę już w pewnym momencie po samej sylwetce albo tym, jak człowiek dokładnie idzie, już wiesz dokładnie, jak wykona przysiad, nie? Tak, tak, wy też to wiecie, nie? Tak, więc... Wiem na przykład, że jeżeli facet idzie mi na palcach, nie, czyli tak to, no przechyla to się do przodu, to ja wykonać. Wiem, że głębokości nie będzie w przysiadzie i to może sobie biodro otwierać dowoli. Problem jest tylko i wyłącznie wchodzi. Miałem też tutaj taką przygodę z Jasiem. Jasiu do nas trafił już długi czas temu i on generalnie robił siad taki do kąta prostego i nich uchuby nie szedł niżej. Nie? I wiesz, muciłem go wszelkimi, wiesz, metodami. Internetowymi sposobami. Nawet, wiesz, nie tyle internetowymi, ile takimi, które zwykle mi działały. Nie? Czyli, nie wiem, na przykład no, progresja samego boksa, tak, i rozstaw stóp, wiesz, żeby te biodra po prostu no, przyzwyczaić się do pracy w konkretnym zakresie, dać, wiesz, przełamanie fazy koncentrycznej, tak, ekscentrycznej, dać miejsce, gdzie mogą mięśnie, wiesz, wyluzować, zobaczyć się znowu do pracy i po prostu progresowanie na coraz niższy boks, coraz szerszy rozstaw, dużo ćwiczeń, wiesz, wzmacniających rotatory biodra, wzmacniających przywodziciel, skupienie na pracy stopą i tak dalej. Generalnie, wiesz, protokoły, które zwykle mi, nie wiem, 12 tygodni czy 16 tygodni robią fajny competition skład i dokładają kilogramów. A tutaj, wiesz, jak łbem w mur, nie? Mija 16 tygodni, nie dołożyliśmy kilograma, przyjeżdżę w kurwa płytszy, nie? I wiesz, no o chuj tu chodzi. Wiesz, właśnie przełomem było też podjęcie współpracy z tobą, bo wiesz, zwróciłeś uwagę na mój chód. Ja patrzę na tego Jasia i mówię, ty, no on idzie na palcach, nie wiesz, on idzie tak, przechyla się cały czas, jakby się miał wywrócić, nie? No. 10 minut pracy nad samym chodem, podchodzi pod sztangę i robi ATG. Okej. Okay. Dziękuję. To jest też takie... To jest taka kolejna moja teoria, która widzę, że zaczyna się taka idea, coś w co wierzę, że dużym takim problemem dla zawodników jest zaakceptowanie właśnie takiej pracy, która nie jest stricte szlifowaniem cechy specjalnej. Tak. Czyli jeżeli bierzesz zawodnika sportów siłowych i chcesz, żeby on trenował, to on oczekuje tego, że on będzie robił ciężkie siady i będzie się trochę pompował, żeby fajnie wyglądać. Nie? No czy inaczej, bo pompowanie się jest przyjemne i pokonywanie jakby swoich maksów jest przyjemne. To jest tak zwana nasza strefa komfortu treningowa. Po prostu większość zawodników sportów siłowych to lubi. Nie? Bo większość ludzi, która jakby, no nie wiem, boi się sztangi i tak dalej, czy jest to dla nich niekomfortowe, żeby się siłować pod dużym ciężarem, no to zwykle odpuszcza ten sport i wybiera coś innego, na przykład, nie wiem, no, sporty związane z wytrzymałością, tak? Bo dla nich przyjemne w jakiś tam taki sadystyczny czy autosadystyczny sposób jest po prostu męczenie się. Rozkłada się w czasie to jest wtedy. W ten sposób, nie? Czy jakby mniejsze dawki bólu przez dłuższy czas. A
W momencie, w którym zaczyna trening ten wprawiać problem i trzeba nałożyć dość dużą objętość pracy takiej dookoła tego, czyli pracy wprawnościowej, pracy, która nie przypomina właśnie pracy nad masą mięśniową czy siłą mięśniową, tak per se, to z czym nam się kojarzy, to tu się pojawia problem, że zawodnikowi się nie chce tego robić. Tak, nie? Dokładnie. A tym bardziej jeszcze zwracać uwagę w ciągu dnia na to, jak on siedzi i tak dalej i jeszcze zrobić to w granicach rozsądku, żeby nie przybrało to wymiaru patologicznego, czyli że jesteś cały czas na wyprostowanych plecach, bo to też, będzie, czujny, tak. To też będzie prowadziło do kompensacji. Nie? No oczywiście, że tak. No każda, nie możemy iść, musimy być tak, balansowani. Każda pozycja jest dobra, o ile nie jest zajmowana przez cały czas. Nie? Tak. Bo no, nasze ciało nie zostało stworzone do tego, żeby się ruszać tylko w jeden sposób. No oczywiście, nie? Że tylko, tak. No, jeżeli coś się rusza, to masz się ruszać i to w pewnym zakresie i masz korzystać nawet w obciążonych pozycji. Dokładnie. Nie? Tylko po prostu progresywnie je przeładowywać. Ale to jest po prostu taki przywilej trenować sobie nad tym wierzchołkiem piramidy i tu jest też moim zdaniem bardzo duża rola trenerów, żeby przygotować zawodnika na to, że ten trening, który oni znają i kojarzą, to jest tylko i wyłącznie przywilej. Tak jest. A to, co zrobi robotę i to, co im umożliwi wejście do tego treningu dla uprzywilejowanych, to jest właśnie cała ta baza. Tak jest. Nie? Znaczy wiesz, tutaj też wynika to z tego, jak spotykam zawodników różnej maści, no to każdy lubi pracować tam, gdzie jest dobry w czymś, nie? Czyli wiesz, no, jak już się nauczy tego przysiadu, no to on woli walnąć dwie dodatkowe serie przysiadu, niż zrobić coś, co mu sprawia problem. Czyli jeżeli praca nad stopą pompuje go mocno i to jest nieprzyjemne i w ogóle bez sensu, bo się musi schylić i tak dalej, no to to jest nieprzyjemne, nie? I on w tym nie jest dobry. No więc po co ma to robić? I dużo ludzi właśnie ucieka do tych ćwiczeń, w których się czują komfortowo. Nie, czy to jest ta, też tam strefa komfortu, powiedzmy, i w niej siedzą. No i teraz, żeby mieć progres w tej strefie komfortu, to jest to, o czym mówisz. Musisz wyjść poza nią i robić te rzeczy, które są najcięższe dla ciebie, których... wiesz, miałem taką dziewczynę, która miała problem gdzieś tam ze stabilizacją. Nie? No i powiedzmy, testy manualne pokazały, że mimo, że jest mega wysportowaną dziewczyną, wiesz, sylwetka jak fitness, siara i tak dalej, nie pracował jej brzuch. Totalnie. Ani prosty brzuch, ani skosy, ani poprzeczny. No ale testy pokazały, że nadaktywny był mięsień czworoboczny lędźwi i mięsień biodrowo-lędźwiowy. Czyli coś, co ją ustabilizowało, co nie powinno jej stabilizować tułowia, było napięte i przez to były tam różne dysfunkcje. Nie mogła zrobić kopenhackiego przywodzenia. Zrobiliśmy to wcześniej, nie mogła zrobić. Problemem było właśnie to, że te mięśnie skompensowały się do stabilizacji. Jak przywróciliśmy balans mięśniowy, że brzuch pracował, wyłączyliśmy tamte mięśnie z pracy, to od razu przywodzenie było, wiesz, na zicher. No i teraz pokazałem jej, jak robić dane ćwiczenie i ono było bardzo ciężkie do wykonania. No, ja robię to, tak? Peterson Step Up, tam jakieś różne rzeczy, żeby tam czwórkę wzmacniać i tak dalej, VMO. No dobra, no ale zrób to w tej pozycji. No i teraz, jeżeli włączyliśmy do pracy brzuch, bo znowu robiła w swoim tym jakby wzorcu, nie? Czyli zaczęła mi obciążać te mięśnie, które nie powinny działać, no to było już ciężkie. Nie? No i teraz weź, zmuś się do tego, jak cały czas robiłeś i było fajnie, przyjemnie, a zrób 3 powtórzenia chociaż, żeby one były idealne, z włączeniem do pracy właśnie core, tego i tak dalej. No to tego się nie chce nikomu robić, nie? Nie mówię, że ona nie robiła, bo pewnie robiła, ale chodzi o to, wiesz o co mi chodzi, że jak coś jest niekomfortowe, no to tego uciekamy i wolimy iść w coś, co jest nawet cięższe treningowo, ale wiesz, łatwiejsze dla nas, nie? No ale wracając do pytania, na czym polega moja metoda, jak mówię, pomijam już jakby cały wywiad. Robię test, mięśniowe testy manualne całego ciała. Teraz, czyli każdy jeden mięsień od góry do dołu. Znaczy, może też nie wszystkie, tylko te, które mnie interesują, już też z doświadczenia wiem, co testować, żeby nie tracić czasu. Jeżeli jakaś dysfunkcja wychodzi, to wtedy jakby robię inne jeszcze testy pomocnicze i tak dalej. Ale mam jakby zestaw swoich testów, a które... Tak, taki pełny zestaw, jakbyś chciał wyrobić od góry do dołu, ile zajmuje czasu mniej więcej? Pełny zestaw, 10 minut. Jeszcze pogadam sobie zawsze, nie? No to dobra, jakbym nie gadał, no to z 5 minut. Nie? Czyli na kozetce, w leżeniu najlepiej, no bo kiedyś to robiłem na podłodze, ale to bardziej się na tym upociłem niż gość, którego testowałem. No teraz sobie robię to na kozetce, czyli cała obręcz barkowa, brzuch, cała obręcz miednicza, stopy, wszystko, tak? Czyli testuję wszystkie mięśnie. No i teraz w zależności od tego, który mięsień nie działa, jakby kiedyś robiłem też tego notatki, ale już teraz tak mówię, im więcej doświadczenia mam, im dłużej z tym pracuję, już mam wszystko w głowie, jakby układa mi się cały obraz. Jeszcze pamiętam osoby. Takie arkusze. Jak, tak, jak miałem to, ale to też w zeszłym znowu... roku u ciebie byłem, to wypełniałeś sobie arkusze i tam był każdy mięsień, lewa, prawa, plus, minus.
Ale to zajmowało tyle czasu, że po prostu... Ale wyglądało fajnie, wiesz, tak... Wiem, no to dla was specjalnie było dla Barby Bardes, jak przyjechaliście, żebyście wiedzieli, że się na czymś znam, nie? Wykres później jeszcze i tak dalej. Dobra, nic tego nie rozumiem. No wiesz, no trzeba byłoby też trochę pograć. No i potem było... Dobra, pochodzi sobie w lewo wokół supa. Wszystko działa. I nagle po 10 kółkach wokół supa wszystko działa. Dlatego też od tego odszedłem, no bo... Ja pierdolę też szamanizm, nie? To w ogóle to nie ma prawa działać, nie? No wiesz, no to jest jakieś przywoływanie demonów na pewno. Twój problem był świetny w ogóle, bo jak przyjechałeś do mnie, pamiętam, że my siedzieliśmy chyba 3,5 godziny, nie? No bo też jakby to nie byłem taki biegły w tym, co robię i też no, nie miałem takiego doświadczenia, nie miałem przerobionych tyle ludzi. No ale ty byłeś, no jak to tam się określa, hipotoniczny, u ciebie nic nie działało praktycznie, nie? No pamiętam, jak ty zrobiłeś mi test mięśnia brzucha, że mogę zgiąć nogi? Tak, no żeby od razu skrócić pozycję, nie? Żeby ta dźwignia była mniejsza, no i zanim do ciebie podszedłem, to ty już odpływałeś, nie? Chyba bez wody, nie? Ja mówię, no dobra, chyba nie działa, nie? Chyba nie działa, nie? No jakby faktycznie tam pracowaliśmy bardzo długo, no ale udało się wszystko przewrócić, no i główny problem był u ciebie jakby chód. Nie? No bo znaczy jeden z problemów, bo u ciebie było tego więcej. Znaczy, na pewno nawet... obręczą barkową nie? Był problem, bo po prostu to było ten najszerszy napięty, łopatki lekko wyrzucone. Zresztą sam mówiłeś, że nie mogłeś... brak rotatwi. Nie? Dokładnie, czyli znowu chód, tak? Czyli znowu wracamy do chodu, w którym powinno to wszystko pracować. Ja nie mogłem, wiesz, dopiąć łopatki przy wyciskaniu, no ciekawe dlaczego, jak tej łopatki nie ma w ogóle ślizgu na co dzień, jak chodzisz. Dokładnie, no bo nie było w ogóle ruchu. Nie? No i teraz to, co też mówiłeś, że wyciskanie było twoim najgorszym bojem, a nagle na zawodach zrobiłeś dobry progres i jakby zacząłeś robić łuk, tak, wyginać się, mostowanie. 5 tygodni treningu i 20 kilo do absolutnej życiówki życiówek, czyli wiesz, 4 lata wcześniej to, co robiłem, a w międzyczasie w ogóle nie robiłem żadnej formy na ławie, bo no, dokładnie, coś nie? się rąbało. Nie? No a tu w 5 tygodni przebijamy starego maksa. I jest komfortowe to w dodatku, i to jest, nie? Nic nie boli, nic nie ucieka i ten maks jest lekki. Jakby miał czwarte podejście, to bym atakował jeszcze więcej. I chuj wie jeszcze, czy by nie poszło wtedy. Czy tamtego dnia by nie poszło 200 na tej adrenalinie, nie? W Finlandii. Tak, bo te 190 to wyglądało po prostu no, tak, jak powinno wyglądać. Myślę, nie? że 5 kilo na pewno. 200 mogłoby się wszystko wydarzyć. Nie? No, ale trzymało to do końca. Ale najważniejsze wiesz, w to, że właśnie że to trzymało i że jakby wiesz, przebicie ciężaru to właśnie w to, o czym mówię. Przebicie ciężaru było przywilejem, bo ono, to przebicie ciężaru nie wymagało ode mnie wysiłku. Tylko cała ten ta praca, która cię do tego doprowadziła. Ja miałem jeden ciężki trening w tych przygotowaniach, bardzo krótkich, gdzie po prostu założyłem za duży ciężar, że będę w stanie wykonać, a na kolejny tydzień jakby już zgodnie z planem szedłem i to był jedyny trening, po którym wiesz, po górze ciała się wyczołgałem. To zrobienie tej formy było po prostu przyjemne, bo w tak krótkim czasie też nic się nie zdążyło rozpierdzielić. No. Czasu na trenowanie miałem mało, więc trenowałem niewiele. I wiesz, to nie było trudne, po prostu jakby, no to nie była droga przez mękę, jak to wiesz, często się opisuje, nie ile to nie trzeba, wiesz, poświęceń i tak dalej, tylko po prostu przychodziłem sobie na salę, robiłem trening, wychodziłem, forma się budowała. No tak, ale widzisz, no nic ci nie przeszkadzało, bo jakby znieśliśmy wszystkie dysfunkcje, które były na ciebie nałożone, ty byłeś jeszcze kilka razy u mnie tam, bo, ale jakby ta pierwsza wizyta była chyba taka najcenniejsza, że usunęliśmy tam naprawdę bardzo dużo rzeczy, albo może nie usunęliśmy, przywróciliśmy do pracy bardzo dużo rzeczy i później już jakby też mieliśmy ten tor obrany. Później już były jakieś takie gówna, moim zdaniem, wynikające już też z treningu, no bo nie oszukujmy się, trening jest ciężki, więc no nie możemy się spodziewać, że ty będziesz w idealnej formie, bez żadnego bólu trenował no, zawsze sobie na co dzień. Gdzieś ci coś ten ucieknie. No tak, no wiesz. W jednym repie poprowadzisz źle łokieć i to wystarczy, żeby już poszła jakaś tam kompensacja. No dokładnie, nie? Dlatego tak jak mówię, no ty jesteś sportowcem i ty dążysz do tego, żeby się rozpieprzyć, a ja chciałbym, żebyś to było jak najpóźniej, albo w ogóle nie przyszło. Albo żebyś ty miał chociaż świadomość tego, dlaczego się rozpieprzyłeś. Nie? O, uciekło to tam, bo to nie trzymało i kurczę, muszę to poprawić albo w następnym powtórzeniu, albo zaktywować to przy następnym treningu. Nie? I tutaj, więc ta zasada działania u mnie na podopiecznym, czy na kimkolwiek, kto do mnie przyjeżdża, polega na tym, że robię sobie taki cały skan mięśniowy od góry do dołu i to nie jest tak, że skupiam się tylko na barku, jak ktoś kogoś boli bark, robię wszystko, żeby mieć pełny obraz zawodnika i po kolei przywracam sobie balans mięśniowy, pracując na synergistach i antagonistach. I wiesz, myślę, że to, co jest najlepsze w tej metodzie, to jest to, że ja pracuję bezbólowo, tak? Bo jakby
No, wizyty moje u fizjoterapeutów często kończyły się tym, że nie dość, że te plecy moje wyglądały, jak mnie ktoś rozchłostał, wiesz, czy to klawiki, czy cokolwiek innego. Ból niemiłosierny, który przecież produkuje pewnie kortyzol, ty się stresujesz i ta terapia no, nie może być aż tak przyjemna. Albo nie wiem, czy przybodźcowujesz dany mięsień, wiesz, na tyle bólowo, że już mówię, dobra, już się rozluźnię, dajcie mi spokój, nie? Na takiej zasadzie. Ja pracuję sobie maszynką, która wprowadza wibracje w dany mięsień i też nie pracuję stricte na mięśniu, tylko na receptorach i na układzie nerwowym, tak? I jakby osoby, które robią testy manualne, twierdzą, że to jest jakby praca neurologiczna na centralnym układzie nerwowym, no bo nie testujesz jakby stricte mięśnia, tylko odpowiedź centralnego układu nerwowego, okej, zgodzę się z tym, no ale dla mnie testujesz mięsień, no bo no nie użyjesz mięśnia bez centralnego układu nerwowego, jakby jedno z drugim jest powiązane. I teraz testy manualne pokazują mi cały obraz danej osoby i po kolei staram się przywrócić balans mięśniowy. I ja nigdy nie wiem, co z tego wyjdzie. A jak wygląda jakby proces myślowy łączenia przyczynowości? No to jest na takiej zasadzie, że powiedzmy, mamy, wiesz, no takim... Jakby inaczej, bo mówiłeś o tym, że jest duża rola twojego doświadczenia, że jakby zaczynasz widzieć protokoły, że to jest zwykle połączone w tym, że na przykład ktoś ma ten objaw, no to najpewniej to jest to, ale czy jest jakaś naczelna zasada, czy kilka zasad, którymi się posługujesz, kiedy analizujesz wyniki testów? Bo nie wiem, no weźmy sobie taki przykład... W początku bardziej kariery masz swoją kartkę, na której są wszystkie testy. To ja nie wiedziałem kompletnie, co tam piszę. Od razu notowałem, patrzyłem w to. No ale co mi to mówi? No, że to nie działa, tak? Tam to nie działa i tak dalej. No i teraz, wiesz, metodą prób i błędów dochodzisz do tego, jak to przywrócić, nie? Znaczy, no miałem jakieś pojęcie, co zrobić, ale wiesz, no trzeba nabrać jakby wszystkim doświadczenia, nie? No i teraz, dlatego mówię, też odszedłem od tego, no bo to było bezużyteczne. Znaczy nie, świetna to jest metoda, jeżeli z kim, jak ktoś zaczyna to robić, tak? Że wprowadza sobie, co działało i nie działało, ale teraz, jeżeli ja już testuję kogoś, powiedzmy, boli go bark, tak? No to sprawdzamy sobie mięśnie synergistyczne i powiedzmy, że taką świetną parą do testowania jest mięsień nadgrzebieniowy i naramienny środkowy akton. No i teraz oba mięśnie robią, unoszą nam tą rękę, ale każdy w innym zakresie. No i teraz jeżeli pierwsze tam 15 stopni chyba, czy 30 stopni działa mięsień nadgrzebieniowy i on nie działa, czy jest nieaktywny, to tą pracę musi przejąć inny mięsień i to będzie naramienny część środkowa. Jeżeli on przejmie tą pracę, a nie za bardzo jest do tego stworzony, oczywiście może to zrobić, bo nasze ciało jest takie, że ma powiedzmy powielone mięśnie i one działają sobie, pomagają nawzajem, no to musimy też zapracować mięśniem czworobocznym, tak? Żeby ten ruch był jak najbardziej ekonomiczny. No bo powiedzmy te trzy mięśnie biorą udział w tym ruchu, nie działa jeden, więc inne muszą przejąć jego pracę. No teraz już wiem, że, znaczy wiem, domyślam się, no ale często jest to jakby ta dobra droga, że muszę przywrócić tą parę, tak? Czyli te dwa mięśnie muszą pracować w tym kierunku, czyli zacząć musi nadgrzebieniowy, w środku musi być powiedzmy naramienny, a później czworoboczny. No i jeżeli przywrócę ten balans, no to często jest tak, że ten ból nadgrzebieniowego znika. Nie? I on się już często nie pojawia. U sportowców jest tak, że często się nie pojawia, no bo sportowiec dostaje kolejny mięsień do pracy. No kurczę, no to przecież to jest tak, jak w samochód masz i dołożysz 200 koni, no to nagle go nie strzypujesz do 200 niżej, no bo coś się stało, tak? No już się cieszysz z tego, że masz, nie? I to samo jest jakby w skrócie myślowym ze sportowcem. On dostaje kolejny mięsień i zaczyna go używać. I nasze ciało bardzo szybko z tego korzysta, no bo jest ekonomiczniejsze, okej? Okay? Tylko po prostu trzeba nauczyć mózg, jak to zrobić. I tak samo pracuję na mięśniach antagonistycznych. Często jest tak, że mam pary powiązane, tak? Jeżeli wiem, że chodzisz w ten sposób, że stabilizujesz się, tak jak tutaj przykład biodrowo-lędźwiowego i czworobocznego lędźwi, mięśni brzucha, no to są wszystkie mięśnie, które powinny działać gdzieś tam w synergii. I po prostu jeżeli sprawdzę, coś mi nie działa, przywrócam tą parę do działania. No i tak jak mówię, efektu nigdy nie spodziewam się, że będzie taki, jak sobie wymyślę, no bo często tak nie jest. Nie? I to na przykład powiedzmy, mam protokół na to, jak ogarnąć bolący bark. Na szkoleniu, które prowadziłem teraz z Kamilem, mieliśmy dziewczynę, na której pokazywaliśmy te rzeczy, no i jakby boli ją bark, tak, nie może robić tego. Kamil powiedział, że nie może robić tego. Ja mówię, no dobra, no to pewnie będzie to. Nagle nie. Zupełnie testy wyszły, no kompletnie nigdy mi tak jeszcze nie wyszły. Nie? No i teraz, gdybym miał protokół, no to już by było koniec. No bo ten protokół by nie zadziałał w tym momencie, bo zupełnie inne mięśnie działały. No ale to nawet kursanci zrobili sobie ten bark na zasadzie tego, jak tłumaczyłem, czyli na zasadzie antagonistów, no i nagle mogła robić wyciskanie dipy, tak, których nie mogła wcześniej robić i do dzisiaj już mamy feedback, że te barki działają.
Czyli po prostu szukamy ciągu przyczynowo-skutkowego. Dokładnie. I sprawdzamy, jeżeli mamy konkretny mięsień, który przykładowo nie działa. Szukamy sobie jego antagonisty lub synergisty. I synergisty i sprawdzamy, w jakim jest w stanie. Nie? W jakim jest w stanie ten mięsień. Mhm. A dalej jeszcze po prostu patrzymy po całej taśmie. Nie? Bo dokładnie. Bo na tym też pracuję na taśmach mięśniowych według tego, jak to Meyers sobie ułożył. Nie? Znaczy też jak Meyers, ale nie do końca. No bo wiesz, tak jak kiedyś też kogoś ogarnialiśmy, nie pamiętam, nie tylko taśmy Meyersa jakby pokazują mi, że według nich trzeba iść. Tak? One są świetne, ale jakby też sam Meyers mówi, że one nie do końca są idealne. To jest tylko teoria. To jest tylko teoria, jak chcesz, to sobie z tego skorzystaj i na swoim jakby swój obraz sobie z tego możesz korzystać. I tak samo jest z testami manualnymi. Ty się musisz nauczyć robić ich we własny sposób. Ja ci nie powiem, wiesz, przyłóż tyle siły, tam newtonów 5-8. No nie. No zasada jest taka, jak robisz źle te testy, to rób je źle cały czas, wtedy byś miał jakiś obraz chociaż, nie? Ale to ty musisz to wymyślić. I teraz powiedzmy, mamy ruch niezwiązany w ogóle z taśmą Meyersa, czyli on nie jest taki przyczynowo-skutkowy od początku, znaczy może jest przyczynowo-skutkowy, ale nie po taśmie. Czyli na zasadzie wykonujesz dany ruch, bierzesz szklankę z wodą i chcesz się tego napić, no to ten ruch cały jest zakodowany w głowie, czyli ściśnięcie tej szklanki, uniesienie, czy aktywacja bicepsa, czy tam, czy wyprost odstawiania triceps, to jest cały ruch, który też może być jakąś taśmą. Niekoniecznie w taśmie Meyersa, czy tam połączenie mięśni synergistycznych, ale to jest ruch, który musisz też wziąć pod uwagę, tak? Czyli jeżeli ty robisz przysiad, wiadomo, że taśmy gdzieś tam się łączą, ale dany ruch może być taśmą. Wiesz, o co mi chodzi? Że ty musisz wyciągnąć, powiedzmy, z całości tego ruchu coś, co nie działa. I teraz, powiedzmy, zginacze palców nie działają, jest nadaktywny język. No nie mówię, że tak jest, ale po prostu jest ten przykład, żeby uświadomić, jak to może działać. Znajdowaliśmy takie popierdolone połączenia. No, zresztą dzwoniłeś do mnie. Naciągnięcie powięzi czaszkowej, tak to się nazywa? Nie wiem, pewnie tak. Ale no, mamy zawodnika, któremu... Kiedyś po prostu byłem bardzo ten wesoły na treningu i diagnozuję zawodnika, robię mu test mięśnia zębatego, nie działa. Mówię, ty, bo gość ma dużo skóry na głowie i można naciągnąć tak, że wygląda jak płetwa rekina. Mówię, zobaczę, co się stanie, jak mu naciągnę ten łeb. Ty, naciągnąłem mu łeb, kurwa, zębaty ruszył. No i weź tu znajdź. Wiesz, on siedzi w domu i naciąga łeb, robiąc ruch, nie? I takich powiązań udało nam się znaleźć bardzo dużo, nie? Tak samo jak... Czekaj, o czym my kiedyś gadaliśmy? To też było jakieś takie fajne połączenie. To chyba nie było na półboniasty, coś z piętą? Czekaj, był tam jakiś motyw taki? No było kilka takich rzeczy, że... Tak, że był niestabilność stawu skokowego była, nie? Znaczy inaczej pięta latała prawo i lewo, nie? Jak stopa była odciążona, można było tą piętą tak po prostu ruszać tak dziwnie, to aż wiesz, tak wywoływało tą mdłość, nie? Wiesz, kurwa, że tak za bardzo ten gnat lata, nie? I się okazało, że dwójka, znaczy grupa kulszowo-goleniowa działała tylko synergistycznie, a jakby pojedyncza sama dwójka i sam półbłoniasty, półścięgnisty w testach nie działają. Aha. I rozbicie samej tej kresy pomiędzy tymi dwoma mięśniami, czy umożliwienie ślizgu tym dwóm mięśniom sprawiło, że w testach manualnych nam wyszło, że i półbłoniasty, półścięgnisty i dwójka osobno działają i nagle pięta się ustabilizowała, nie? I gość jakby cały przysiad zaczął wyglądać do ludzi, bo ta jedna strona przestała uciekać od pracy, nie? Dlatego mówię, znaczy wiesz, to jakby jest też powiązanie tej taśmy, bo idzie to przez płaszkowaty, gdzieś tam mięsień i tak dalej, ale wiesz, no, dokładnie, to nie ale można... Ale nie jest to dość oczywiste, dokładnie. Tak, że nagle wiesz, no że jakby... No bo grupa kulszowo-goleniowa działała. Tak. Nie? No ale cała pojedyncze działała, mięśnie dokładnie. Nie działały, no wiesz, no to jakby... Czemu? Nie? Dlatego też ja też stosuję często prowokacje. Nie? Jeżeli uda się przywrócić balans mięśniowy, no to trzeba to sprowokować jakimś obciążeniem, czy to będzie przysiad, czy wzorzec ruchowy, który wykonuje, sprawdzić to jeszcze raz, albo tak jak mówisz, sprawdzić, czy mięśnie są sklejone ze sobą, że nie ma tego właśnie ślizgu i jeszcze raz to przetestować. I dopiero wtedy, jak ja wypuszczam, znaczy staram się wypuścić osobę ode mnie dopiero wtedy, kiedy po tych wszystkich prowokacjach wszystko działa, ja mam pewność, że tak, to jest to. Bo często jest tak, że właśnie przywracam ten balans mięśniowy, jest wszystko ok, ale nagle w prowokacji wszystko wraca. I miałem kilka takich przypadków, że tego nie zrobiłem, no bo, no kurczę, no robiliśmy tyle tych testów, zresztą też nie można testować w nieskończoność, nie? No bo po dwóch godzinach to i tak już tam ktoś ma dosyć, już nie wie, wiesz, która to noga, lewa, prawa i jakby nie ma sensu. Ale często jest tak, że powiedzmy jadę albo do Łodzi, albo tutaj do was do Gdyni, no to też nie mam jakby kontaktu z tą osobą, wiesz, na drugi dzień, na trzeci, na czwarty, czy chociaż raz w tygodniu, nie? Dlatego no, nie da rady czasami tego zrobić. Ale tak jak mówisz, no ten, nie można się ukierunkowywać i to jest to, co myślę fizjoterapeuci no, robią źle, może, no robią źle, no bo
mają protokoły, nie wszyscy oczywiście, no nie można generalizować, no bo też nie mam kontaktu, jest ich setki pewnie, ale mają protokoły, którymi się stosują. I tak jak ty, znalazłeś coś takiego, nagle skąd to się wzięło? No skąd, bo nie miałeś tej szkoły, która ci mówiła zrób to, tylko spróbowałeś po swojemu. No i wyszło. No i ja dostałem ten feedback i ja przecież też go używam. Nie? I właśnie na tym polega ta wymiana informacji. Ty masz styczność z dużą grupą zawodników na wysokim poziomie, możesz z nimi pracować i dzwonisz, słuchaj, ty, naciągnęliśmy gościowi głowę, weź spróbuj tam u Grażyny, nie? No to ją ciągnę za głowę, no działa noga. No, może tak być, nie, nie spróbuję tego? Oczywiście, że spróbuję. Na tym polega właśnie wymiana informacji między nami, żeby to wszystko się zgrywało, nie? Żebym ja w przyszłości, wiesz, no mam taki problem, ty mi powiedziałeś, ja go zastosuję oczywiście, nie? Ale do tego też trzeba mieć odwagę i powiedzieć, ty, dobra, znalazłem tam jakieś, kurwa, zachowam to dla siebie, wiesz, napiszę i schowam. Tak. I napiszę o tym książkę rewolucyjną. Tak, o, znalazłem półboniasty się skleił z półgłowym, nie? Rewolucja na rynku. A się pewnie okaże, że pewnie nawet w komentarzach się okaże, że ktoś zna na to, wiesz, bardzo dobrą teorię rozpisaną, dlaczego dokładnie się to tak dzieje. No oczywiście, że tak, nie? I bardzo fajny, nie? No tak jest, nie? Dlatego wymiana informacji jak najbardziej. Może w tym miejscu jeszcze przypomnę, że jeżeli chcecie poznać metodę Wojtka od A do Z, czy autorską interpretację pracy z manualnymi testami. Dokładnie, wtrącę ci, bo tak, tutaj też zaraz będą mi zarzucać, że ja to wymyśliłem. Że wymyśliłeś testy manualne. Testy manualne są chyba od, nie wiem, 50 roku czy tam któregoś i można je stosować na każdy swój sposób. Ja go interpretuję w swój własny. I właśnie jakby to nazywamy metodą Wojtka. Pamiętajcie, że znajdziecie na www.online.barbelacademy.pl. Jest prawie 10 godzin. Prawie albo ponad, zależy jak to tam wyjdzie w montażu, bo w tym momencie jeszcze montaż trwa, jak to nagrywamy, ale około 10 godzin materiału, gdzie Wojtek po kolei przerabia test każdego mięśnia, przynajmniej tych, z których najczęściej korzysta. Te najgłówniejsze, tak, które te są najgłówniejsze i zapoznaje właśnie kursantów ze swoim modelem właśnie analizowania i ze swoimi protokołami, które najczęściej są stosowane, co też dawam świetną opcję do własnego pogłębiania potem tej metody, do własnego takiego sandboxa, takiej piaskownicy, gdzie możecie się w tym bawić i też zapraszamy Was do tego, żeby się potem z postrzeżeniami wymieniać wewnątrz naszej grupy Barbell Academy, która powstała właśnie dla Was, dla absolwentów i będziemy to wszystko rozwijać dalej. Oczywiście najbardziej aktywnych naszych kursantów i fanów będziemy nagradzali. W tym miejscu też warto wspomnieć, że jest kod promocyjny od Wojtka. Jaki to kod? OneRepMax. Pojawi się też na ekranie, pojawi się też w opisie, nawet w tagi to wrzucimy, super, w komentarz. A jak i tak nie znajdziecie albo chcecie po prostu mieć powód, żeby zagadać do Wojtka, to zaspamujcie mu skrzynkę na Instagramie. Wiesz co, jeszcze tylko do testów manualnych wrócę, bo... Spokojnie, my jeszcze nie kończymy, ja tu mam jeszcze dalej listę. No więc wracając do testów manualnych, powiem tylko tyle, że dużo osób się zraża do tego typu testowania, ponieważ no, mi zajęło z pół roku, ale naprawdę intensywnego testowania już, jak prowadziłem podopiecznych, no to z treningu, który trwał godzinę 15, no to 40 minut było testowania, tak? I jakby no miałem tą możliwość, że sobie no, testowałem tego na potęgę i tak jak mówię, nie obchodziło mnie to, czy robię to dobrze na początku, czy źle. Ja po prostu przerobiłem tego miliony tych testów i jakby wypracowałem swoją metodę, znaczy no nie metodę, no może można tak powiedzieć, metodę testowania, jakby siłę nacisku i tak dalej. Oczywiście to jest poparte książkami, którymi czytam z kinezjologii i tak dalej. Mam swoich guru, których obserwuję, ale to dopiero dało mi po pewnym czasie mega diagnozę podopiecznych, więc musicie tego robić naprawdę, naprawdę dużo, żeby się tego nauczyć, tak? I żeby to nie było, a raz mi wyszło tak, raz tak, no okej, no zawsze tak będzie, ale po prostu uczcie się tego, róbcie tego jak najwięcej, oglądajcie tych testów, zapraszam, tak jak mówi Paweł, na szkolenie, które prowadziłem, tam jest wyjaśnione, jak to robić, mam nadzieję, że dogłębnie, jeżeli nie, to zawsze mogę coś podpowiedzieć odnośnie tego szkolenia, także śmiało zapraszam, zadawajcie pytania, ale trzeba to robić, tak? Najważniejsze w testach mięśniowych, żeby przerobić ich miliony, setki, nie zrażać się, czy one działają dobrze, czy niedobrze, po prostu w pewnym momencie poczujecie, ile tej siły trzeba dać, od razu mówię, że nie trzeba dawać jej dużo, ale tak jak mówię, doświadczenie, nie? To powiedz mi jeszcze, w jakimi najpopularniejszymi problemami trafiają do ciebie ludzie i co za tym idzie, z jakimi, bo to pewnie będą też najpopularniejsze problemy wśród grupy naszych odbiorców, czyli z czym do ciebie trafiają i na czym polega ta łatwa metoda naprawienia tych problemów,
Czyli co odróżnia w sumie twoje postępowanie od tego, z czym większość z nas miała styczność? Znaczy to wiesz, no, ten bark, który jest tak wałkowany i to chyba przez wszystkich, no jest on, tak jak mówię, no moim zdaniem tego, co przerobiłem tam setki tych ludzi, no to jest najprostszy do naprawienia i każdy, no dosłownie chyba każdy ma problem z barkiem. Nie? No czy wejdziesz na Instagram, czy na Facebooka jakichś trenerów wybitnych, czy mało wybitnych, czy jakichkolwiek, każdy ma zestaw na ten bark. Mało nie? wybitny. Znaczy, przepraszam, no zaczynających, no, tak chciałem powiedzieć, znaczy, tak, że każdy ma ten zestaw na bolący bark, rotację, nie rotację, no to znaczy, że wszystkich ten bark boli. Nie? I jak gdzieś tam się zagłębisz, to jakiś zawodnik, który gdzieś tam trenuje, no zawsze jest wspomniany, no słuchaj, no, ten bark mnie boli. No i no główną przyczyną co jest? No ten stożek rotatorów. No oczywiście zgodzę się z tym, że ten stożek rotatorów gdzieś tam nie działa, no ale jego katowanie jakby tam rotacjami, tak jak już wcześniej wspomniałem, no często przynosi więcej złego niż dobrego, bo po pierwsze, jeżeli nie mamy, no może to jest też dobre w tych testach manualnych, że jeżeli nie mamy zdiagnozowanego mięśnia, który nie działa albo który działa, no to wrzucając rotację jakiekolwiek, będziemy go znowu nadwyrężać, czyli nadaktywny mięsień będzie jeszcze bardziej aktywowany, a nieaktywny mięsień się nie uruchomi na rzecz właśnie tego nadaktywnego lub synergisty, który mu pomoże, który wykluczy go dalej z pracy. Więc teraz znowu tego nie robimy, znaczy ja tego nie robię, można to oczywiście robić i to pewnie w pewnym momencie da jakiś skutek, okay? No bo przecież są trenerzy, którzy nie mają testów manualnych, a mają jakiś progres. No, oczywiście, ja też to zauważyłem, że wiesz, bo odwołując się do tego, pierwsza moja wizyta u ciebie, to pamiętasz, bo takie na zasadzie, wiesz, jakby to kurwa wszystko, to co do tej pory robiłem, to jest w kibel teraz w takim razie, tak? No, no bo po co mam to robić? No dokładnie, wiesz, te wszystkie ćwiczenia specjalne i tak dalej. Okazuje się, że nie. No nie. Bo mimo, że wiesz, że jakby w teście manualnym się okazuje, że dany mięsień mi nie działa, ale ja na przykład od 3 lat nakładam na niego jakąś tam objętość treningową, to nie znaczy, że on nie jest wytrenowany. No dokładnie, tak. Tylko jest problem jakiś strukturalny, który uniemożliwia mi użycie pełnej mocy, siły czy po prostu sprawności tego mięśnia. Jest to problem albo neurologiczny, albo po prostu problem... Znaczy nie, no to jest zawsze problem neurologiczny. No dokładnie, tak. No twój układ nerwowy zarządza całym... Bo to z układu nerwowego po prostu z tego zarządzania wynika, że ten mięsień niechętnie się do tego ruchu zaangażuje, albo po prostu mniejsza ilość tych jednostek motorycznych zostanie pobudzona oczywiście, do tego tak. ruchu i tak naprawdę w momencie, w którym ta objętość była nałożona na winny mięsień, ale na przykład synergista czy antagonista uniemożliwiał jego pełne użycie, to uwolnienie tego schematu daje nam pełen potencjał pracy, który jest wypracowany. Tak jest, nie? Dokładnie. Tak. To że to nie jest właśnie przepychanie się, która metoda lepsza, tylko obydwie metody są niezbędne do oczywiście, tego, żeby że tak. tego zawodnika w pełni prowadzić. Tak, nie? Bo gdyby tak było, że wiesz, że te ćwiczenia specjalistyczne nie działają, to tak jak mówię, to żaden trener nie miałby progresu. Okay? Tu chodzi tylko o to, żeby sprecyzować to i skrócić ten progres do jak najmniejszego, czyli po co masz robić, powiedzmy, nie wiem, 3 tygodnie, albo tak jak ty mówiłeś, masz plan 12-tygodniowy na boksa, skoro załatwiłeś to w 20 kroków. Dokładnie. Nie? Chodzi tutaj o skrócenie drogi i właśnie tą celną diagnozę, bo wiesz, ja sam stosuję ćwiczenia specjalistyczne, no bo one są właśnie do tego, żeby jakby tą dysfunkcję wyeliminować. Tylko po co ja mam, powiedzmy, spędzić 4 tygodnie i dobra, zrobię w tym tygodniu to, w przyszłym zrobię to, w następnym, to działa, tak? No to już 2 tygodnie zmarnowałem. Tak? I teraz nie wiem, czy nie pogłębiłem znowu tej dysfunkcji i teraz muszę, powiedzmy, pracować kolejne 2, żeby przywrócić tym trafionym ćwiczeniem. Ja mogę to zrobić sobie od razu testem mięśniowym, tak? No i teraz oczywiście nie jest to też tak do końca zero-jedynkowo, że słuchaj, to, no, to robimy to. No, zawsze jest jakiś tam margines błędu, to po pierwsze. Po drugie, też nie jest to tak, że dany mięsień działa osobno, my możemy go wyizolować, bo też tak nie jest i oczywiście tego nie zrobimy. My testujemy mięsień dla niego najbardziej dogodnej pozycji, gdzie jest najbardziej wyizolowany, ale zobacz, w ruchu no, żaden mięsień ci nie zadziała sam. Nie? To jest na takiej zasadzie, że testy manualne jak najbardziej skupiają się na indywidualizacji tych mięśni, ale musisz brać pod uwagę całość. Dlatego jeżeli ktoś do mnie przychodzi z barkiem, tak, wrócimy do tego problemu, który jest najczęstszy dla mnie i najwięcej tego, najwięcej z tym się spotkałem, no to powiem Ci, że taki w 90% to bark można załatwić 5 minut. To jest 5 minut pracy, żeby zaktywować głównie zębaty przedni, wyłączyć z pracy głowę krótką bicepsu, zaktywować głowę długą i włączyć do pracy na ramienny i koniec. Tak? I mamy też załatwioną centralizację kości w panewce. Tak, razu, oczywiście. No bo to nie potrzeba do tego żadnej mobilizacji, nie potrzeba żadnego naciągania gumą. Nie. Wystarczy pozwolić mięśniom działać zgodnie z ich przeznaczeniem. Nie? Dokładnie. Wiesz, ja też wychodzę z założenia, że nasze ciało jest tak stworzone, żeby ono się samo naprawiało. I teraz często jest tak, że na przykład jeżeli masz, tak jak mówisz, nieruchomość tej obręczy barkowej, czyli ten zakres w stawie z jakiegoś powodu jest zbyt mały, to często jest tak, że ja pracuję na stopie,
Często. To też to jest 90% szans na to. I tak samo powiedzmy, masz zakres w biodrze zbyt mały i zakres w barku. No to co dzisiaj też zrobiliśmy z Karolem i to jest Tadeuszem. Praca na stopie, czyli przywrócenie jej chodu, czyli przywrócenie tego, jak ona powinna się zachować w trakcie chodu, czyli praca w pełnych zakresach, tak? Bo to nam chodzi. Nasze ciało musi pracować w pełnych zakresach, czyli mięsień synergistyczny, antagonistyczny i tak dalej. Wszystkie muszą działać. Powiększa praca na stopie, powiększa zakres ruchu w obręczy barkowej i w biodrze. I to jest w 90% też. Nie? No zawsze się znajdzie jakiś kuczek, gamoń, co zepsuje jakby statystyki, no ale wszędzie tak jest. Nie? To są te jednostki, te, które nie dogadnie. Sama stopa i chód, to też ja na to patrzę w ten sposób, że chód to jest taka nasza aktywność cykliczna. Nie? Tak jest, tego siłowy, jest najwięcej. Trening siłowy to jest aktywność acykliczna, to jest inny rodzaj tak, wysiłku. Tak, to dokładnie. I teraz w momencie, kiedy masz aktywność cykliczną, ona się charakteryzuje tym, że rytmicznie grupy mięśniowe są inaczej mają wkurcz i rozkurcz, tak? Czyli jakby rozluźnienie i pobudzenie, rozluźnienie, pobudzenie. W aktywności acyklicznej masz cały czas pobudzenie, bo jest skurcz ekscentryczny i skurcz koncentryczny, nie? Natomiast w chodzie mamy do czynienia, wiesz, jakby nie musisz oporować ekscentryki, nie? Tak. Że to nie wszystko dokładnie tak zero-jedynkowe, oczywiście, bo że tak. Jak się wdamy kurwa w analizę teraz, no to jest bez, ale, wiesz, no... ale to jest bez sensu, nie? Ale to jest właśnie miejsce, gdzie za pomocą właśnie cyklicznego rozluźniania i napinania właśnie się dzieje to, co mówisz, czyli ciało może się zacząć naprawiać i dla mnie też od momentu współpracy z tobą techniczny bieg lub techniczny chód, techniczny mam tutaj na myśli po prostu wykonany poprawnie ruchowo ze skupieniem na stopie i czuciu mięśniowym i zaaktywowaniu jakby każdej części ciała, która powinna chodzić, czyli od pozycji głowy przez odpowiednią minimalną rotację odcinka piersiowego, ślizg łopatki w trakcie chodu, ustabilizowanie miednicy, dopięcie do brzucha, dna miednicy I praca na stopie przede wszystkim. Praca na stopie i co za tym idzie też wahadło, czyli przyjmowanie od pięty po palce, wybicie z dużego palca, wyczucie dwójki, wyczucie dupy i tak dalej w samym chodzie, to jest główne narzędzie regeneracyjne po treningu. Tak. I nie tylko ze względu na sam wpływ na układ kardiowaskularny, tylko też przede wszystkim ze względu na to resetowanie tych wzorców, bo to dokładnie się dzieje, jeżeli zrobimy chód czy bieg poprawnie, czy nawet sprint może być takim narzędziem regeneracyjnym, jeżeli ogólne przygotowanie fizyczne jest na bardzo wysokim poziomie, bo sprint to jest jednak wysiłek, to jest trening siłowy tak naprawdę. No, nie? I można się, generalnie to ciężko się z tego zregenerować, jeżeli formy nie masz, ale to jakby poprawny sprint, 60 metrów czy 100, ustawia ciało, nie? I też zupełnie inne wyniki mamy testów, jeżeli testujemy gościa przed biegiem i po biegu na 100 metrów, nie? Jeżeli on umie technicznie pobiec. Nie? No jasne, że tak. Wiesz, to jest też, tak jak mówisz, to nie jest takie zero-jedynkowe wszystkie i moglibyśmy się w to zagłębiać, ale to, co ja robię, ja bardzo chcę to uprościć i od początku kładłem nacisk na to, żeby to nie było gadanie na zasadzie, słuchaj, ten twój centralny układ nerwowy, to on robi coś tam z mózgiem i tak dalej. No po co komu to wiedzieć? Zresztą ja też się w to nie zagłębiam, bo szkoda mi na to czasu. Mógłbym wiedzieć, jakie są zależności tam fizjologiczne, biomechaniczne i tak dalej, ale wzorów to ja w ogóle nie rozumiem. Wiesz, to jak gadam z koczwarą, no to w ogóle jak on mi tam rozpisuje, to już w ogóle dla mnie jest czarna magia i dobra, bez sensu. Nie odwiesz, ma swój świat. No wiem, nie? Dlatego mnie to nie interesuje. Tak? Ja chcę przedstawiać tą metodę na zasadzie bardzo prostych wniosków, nie? Słuchaj, masz mięsień, który nie działa, weź go uruchom. A jak go zrobisz? Jaką ty masz metodę? Czy ty wbijesz w niego klawik, nogę, wiesz, z łokcia, czy go pogryziesz? Mnie to nie interesuje, nie? On ma działać. No, masz, dlatego fizjoterapeuci mają olbrzymią przewagę nade mną, bo oni mają olbrzymi wachlarz jakby metod, które mogą użyć. No i teraz, jeżeli oni wprowadzają diagnostykę, bo pracuję, jak ci mówiłem, z fizjoterapeutą, który to zaczął wprowadzać, mówię, ty, to moja praca, fakt, że się przy tym umęczę, ale ta praca jest o wiele lżejsza, łatwiejsza, no bo ja wiem, co zrobię, celowany mówi, ty, no to co, ja teraz będę miał wizyty po 20 minut? Ja mówię, a po co masz mieć po 40 czy tam godzinę, nie? No to jaka to jest, wiesz, oszczędność czasu, masz wycelowaną diagnozę. A za te same pieniądze. No a jak? Na jak? Już niedługo też na online Barbell Academy, kurw, z Wojtkiem, jak zarabiać jako fizjoterapeuta. 20 minut robisz 3 pacjentów. Jak zmniejszyć czas pracy o połowę, a zwiększyć dochody. Dokładnie. O 200%. No, dlatego wybiłeś mnie tutaj. No ale no to wracając do tego, że ja chcę to uprościć, nie? Żeby to było na zasadzie rozluźnić to,
to, zaktywuj to i zobacz, co się stanie. No po co zagłębiać się, słuchaj, jest pięć przepon, jest tak dalej. Oczywiście, że to jest wszystko ważne, ale ja nie jestem fizjoterapeutą, ja jestem trenerem tak samo jak ty i ty masz wiedzieć, żeby przed zawodami, zresztą to, co zrobiliśmy na zawodach, jak byłem w Łodzi, większość, nie no, wszyscy chyba tam byli, z którymi pracowałem wcześniej, plus ogarniałem ich na bieżąco. Nie? I tam no, rekordy poszły, wszyscy pobili swoje totale tak naprawdę. Wiesz, to też zrobiliśmy z Tomkiem, gdzie zmieniłem mu technikę wyciskania no, w trakcie zawodów, nie? Bo wiesz, z kimś tam pracowałem, mówi, ty, a co tam ty tam robisz? Nie? Ja mówię, no bo to a sprawdzisz mnie coś, ja mówię, to dawaj. Nie? I się okazało fakt, że to nie działa, tamto nie działa i się, wiesz, pytanie, dobra, słuchaj, spróbuję, zależy na tych zawodach? On mówi, no wiadomo, że zależy, no, ale jakby nie jest tego cel życiowy, nie? No to spróbujmy zmienić technikę, nie? On, dobra, okej. Okay. Zmieniłem mu technikę, włączyliśmy do pracy zębaty i tam szarpnął się na 215, czyli tam przeskok chyba z 207, gdzie to było, nie było w jego zasięgu, a tydzień później te 215 zrobił, nie? I widać w ogóle po prostu było nieprzygotowanie ruchu, te trzecie podejście było niezaliczone, dlatego że on nie wiedział, co z tym zrobić. Nie? I dlatego to jest, ma być tak proste, że ty jako trener swoich podopiecznych musisz przedstawić w sekundę i koniec, nie? A od reszty jest są fizjoterapeuci. Nie? Jakby cała filozofia. Szybko masz pracować i mieć szybki efekt, a jeżeli tego efektu nie ma, zastanowić się, dlaczego go nie ma. Jeżeli ci uda to zrobić przy pomocy testów manualnych, to okej, jeżeli nie, masz innych, z którymi współpracujesz, tak jak tutaj. Tak? Jeżeli ja będę miał kogoś, go nie ogarnę, to myślę, że wysłanie go do Piotra, czy tam do Zuzanny, czy do kogokolwiek z fizjoterapeutów załatwi nam temat. Nie? Ale wtedy jestem przekonany, że będzie wymiana doświadczeń, dlatego ja już wiem, pod jakim kątem pracować. Nie? I tyle. No najbardziej tak jest też cel, nie? No tak, no, to wszystko jest stworzone. Poza barkiem, z czym jeszcze trafiają? No często to jest, znaczy inaczej, wiesz co, bark jest taką jakby wypadkową różnych gdzieś tam, powiedzmy, schorzeń czy dysbalansów, gdzie to ta zrotowana miednica często i brak pracy na stopie, nie? No i brak pracy brzucha. No to są takie, wiesz, to co zresztą wy zwracacie uwagę, tak, stopa, bracing i łopatka. I to jest tak jakby wypadkowa tego wszystkiego złego, co się może dziać w organizmie. No i teraz jeżeli często ktoś przychodzi, dlatego ja robię całościowe testy, żeby mieć pełny obraz. I często jest ta łopatka też wynikiem braku pracy stopy, nie? Bo jak już sprawdzamy przysiad i tam coś się zapada, poprawimy stopę, więc ta łopatka też jakby idąc po taśmie może się ustawić dobrze, tak? Bo jak nie działa stopa, no to przyczyną często jest brak pracy pośladkowego, wielkiego. Z tego jest ten shift, powiedzmy, biodra. No i teraz żeby ustabilizować tą miednicę ze strony przeciwnej, pracujemy sobie łopatką, która idzie do góry, żeby jakoś tam podciągnąć, żeby zapracować, żeby to wszystko się skompensowało. Nie? Więc często jest tak, że ten bark jest jakby wynikiem złej pracy reszty ciała. No ale często to jest stopa też, która jest niefunkcjonalna. Wiesz, no, teraz jest to świetny temat na topie, wszyscy się tą stopą zajęli, mega, super, ale no, tak patrzę na to i większość ludzi chyba nie wie do końca, po co ta stopa jest. Nie? Zresztą, do kopania kogoś w dupę. Albo w głowę. No dokładnie, nie? Że po prostu ludzie się skupiają na tych łukach, gdzie to też Piotr świetnie wytłumaczył, że te łuki to tak naprawdę ostatnią rzecz, którą tam sobie możemy na nią patrzeć. I też ja pracuję na dwóch mięśniach często na stopie, czyli mięsień strzałkowy, długi, piszczelowy, tylny. I w tym podcaście ostatnim, który oglądałem o ewolucji stopy Piotra, jest właśnie to dokładnie pokazane, dlaczego one są tak ważne. Bo one się przyczepiają do łuku, one tworzą ten łuk poprzeczny, nie na dole, bo tam go nie ma, to już wiemy, tylko na górze tej stopy. Tak? Więc problem ze stopą powoduje też jakby kompensację na resztę ciała. Nie? Dlatego ja staram się całościowo podejść do osoby, która do mnie przyjeżdża, no i wtedy mam pełen obraz. Ale tak jak mówię, to jest bark, to jest stopa, to jest zrotowana miednica, często dlatego, że gdzieś tam jeden noga robi dłuższy krok i dlatego jak ty przyjechałeś i kazałem ci chodzić wokół słupa, co było dosyć śmieszne i takie, kurde, no debil, nie? No po prostu mam chodzić wokół słupa. No ale jak poszedłeś, nagle wszystkie testy się odpaliły i kwestia tego, że przywrócenia po prostu balansu, tak? Wydłużenia jednego kroku, bo drugi był, jeden był krótszy, drugi dłuższy, nie? Także no tyle, nie? Stopa, biodro, brzuch. Aha, no jeszcze często stopa, jest tak. Stopa, werbel, bas, winylowy trzask. Nawet to się zrymowało. Jeszcze ten brzuch, który, no powiedzmy, naprawa core, który wszyscy o nim gadają, nikt tak naprawdę nie wie, gdzie on jest, jest on do dzisiaj chyba nieodkryty. Brak pracy brzucha, no to, czyli też to było tutaj u Karola, często
pracę stabilizacyjną całego tłowia przejmują mięśnie, które nie są do tego stworzone. Nie? Czyli gdzieś tam biodrowo-lędźwiowy to jest taki bardzo fajny mięsień, który lubi kompensację i ma wrażenie czasami, że on po prostu wszystko na siebie zbiera. Czy tam czworoboczny lędźwi, czy to właśnie ta para, która ze sobą pracuje, często powoduje brak stabilizacji tłowia, która się też później przekłada na brak stabilizacji łopatki, no bo łopatka nie ma na czym się oprzeć w końcu. Tak? Co z tego, że ja przywrócę balans mięśniowy na łopatce, jak ona wisi na tym tłowiu, który wiesz, nie pracuje, no to nie ma na czym się oprzeć. Jak nie ma na czym się oprzeć, no to gdzieś kompensacja musi pójść. Często to jest miednica zaciśnięta, wiesz, brak mobilizacji właśnie w stawach biodrowych i możemy sobie to rolować, rozciągać, naginać i robić cokolwiek z tym biodrem, ono i tak się nie otworzy. No bo znowu wracamy do początku, gdzie centralny układ nerwowy ci powie, czy ty możesz otworzyć te biodro, te biodro czy nie. Ale on ci tego na to nie pozwoli, dopóki jakby nie będzie tego balansu strukturalnego, mięśniowego i tak dalej, nie? Czyli Wojtku, podsumowując, trzeba się skupić na podstawach, czyli... Na podstawach, wracamy... O co chodzi ze stopą, jak poprawnie robić bracing, również nie wiem, takich rzeczy, nie wiem, chociażby mięśnie dna miednicy, o czym o, bardzo to, mało. To jeszcze poruszyłeś świetny temat, bo mięśnie dna miednicy są też fajnie, bo to wypływa teraz, nie? Te dno miednicy zaczęło wypływać, ta stopa zaczęła wypływać, robienie tego bracingu na nowo, nie? Ja też kiedyś rozpychałem ten brzuch, do dzisiaj mam taki wielki, kurczę, wiesz, tak, bo który boisz tam musi tak mieć. No nie musi, no bo było to źle robione, nie? Ja też jakby przyjąłem to za prawdę objawioną, bo jak się naczytałem, wiesz, Miro, na tyku, że trzeba tak robić, to tak robiłem. No i dopóki teraz wy zmieniliście tą technikę i uderzyło mnie, no przecież normalne, że wiesz, coś mi mówiło, że to tak nie można tego robić, ale dopóki ktoś nie zrobi czegoś inaczej, to wszyscy będą robić tak samo. I wszyscy robią tak samo, nie? No więc tak jak mówisz, bracing, stopa. Do tego pełny ślizg łopatki, nie łopatki tylko retrakcja, to, ale przede wszystkim depresja. No to jest w ogóle już kolejny jakby argument, nie? Czyli jak pracuję sobie gdzieś tam z wyciskaczami, też to było świetne, jak Kamil do mnie przyjechał, nie? No Kamil, pokaż jak tam robisz tą depresję, retrakcję. No to zawsze było oczywiście retrakcja, depresja. No to jak zrobił retrakcję, równoległoboczne, nie? Tylko ale depresji już nie było, a najlepsze jest to, że jak mi się ustawił, jak robił retrakcję, no to to była elewacja w końcu, nie? No bo jak zmieniamy pozycję, leżymy na ławce, jeszcze zrobimy duży most, no to na przykład jeżeli komuś mówisz, że łopatka idzie do dołu, to on cały czas ma w głowie, że ten dół jest za jego plecami, tak? Ale jeżeli ty masz most, no to ten dół to będzie w sumie do góry, tak? A jeżeli chcemy prowadzić tą łopatkę w dół, przy bardzo dużym moście, no też będzie szła do góry, ale w przeciwnym... No tak, ale to też wynika z samego ułożenia równoległoboka, nie? Bo tak naprawdę, jeżeli właśnie nie zrobisz najpierw depresji, a potem retrakcji, to retrakcją się zajmie równoległobok. Oczywiście, że tak. I generalnie może kontrować dolna część czworobocznego, ale to będzie kontrowanie, a nie ustawienie, czyli uniemożliwianie wysunięcia łopatki do góry kontra realne ustawienie jej na dole w retrakcji. Ale i teraz, nie? Co się dzieje właśnie w takim ustawieniu, nie? Bo to też jest, to jest po prostu świetny książkowy przykład, jak nie należy wyciskać. I jakby znowu, ja byłem uczony też tego. I to też u was, nie? No bo jakby, tak jak mówię, 4 lata temu gdzieś byłem na tym szkoleniu z wyciskania i to było wszystko powtarzane. Nie. Ale znowu było to mielone dlatego, że wszyscy tak robili. Znaczy to był też, wiesz, to jakby nie zwrócenie uwagi na jeden detal, nie? Czyli to jakby w samej retrakcji nie ma nic złego. No oczywiście, że nie. Jest złego, jeżeli ona jako pierwsza. Jako pierwsza i działa sama. Sam układ nerwowy u większości osób na myśl retrakcja pójdzie równoległobok, odpali się jako pierwszy, tak? I to są po prostu te detale, które zmieniają wszystko. Dokładnie, ale zobacz, znowu testy manualne, które ja zacząłem robić i zacząłem testować wyciskaczy, no to zębaty przedni nigdy nie działał. Okay? Czy to był Marcin Laśkiewicz, czy to był Artur Kabza, czy to, wiesz, to nie byli tacy wyciskacze, że tam no, Heniu, burki, tak, dwa lata sobie wyciskał i nagle on tam jest dobry. No nie, no to był to górna półka trójboju i u nikogo ten zębaty nie działa, tak? A co się okazuje, że nadaktywny jest czworoboczny i równoległoboczny. I one przejmują pracę jakby stabilizacji łopatki. I teraz, jeżeli one są nadaktywne, no to nie włączy się do pracy zębaty, no bo on jest ich antagonistą, tak? I nie można zapracować. A jak dobrze wiesz, jeżeli włączymy do pracy zębaty, to od razu napina nam się najszerszy grzbietu i ta stabilizacja jest od samej góry i do samego dołu. Most się dużo mocniej podnosi. Tak, bo łopatka ma ślisk, ona może wejść niżej. Bez żadnych głupich mobilizacji i pogłębiania siłowego tego mostka przy samej aktywacji zębatego dostajemy głębszy most. Tak, no i to było tyle, u ciebie, nie? To ty po prostu tak jak mówisz, że ten most nigdy nie był taki, jak zaktywowałeś w końcu to, co stabilizuje łopatkę. No bo nic odkrywczego nie zrobiliśmy. Tak. Znowu wróciliśmy do podstawy stabilizacji łopatki, czyli przywrócenia działania mięśni antagonistycznych. Tak? Zębaty z równoległobocznym nagle się zrównoważyły. Była depresja, była retrakcja. Wiesz, to co zawsze mówię, zrób depresję, jak zrobiłeś na 100%, to zrób jeszcze 10% i wtedy jak masz miejsce, zrób retrakcję. Ale często jest tak, że
przy depresji retrakcja robi się sama, tak? I wtedy te mięśnie wszystkie włączają się w danym momencie. I też kolejny tutaj detal, chociażby do przysiadu. Jeżeli najpierw robisz depresję, potem retrakcję, to nigdy nie puści ci góra pleców. No, to jest, bo przy pełnej depresji nie da się ugiąć odcinka piersiowego kręgosłupa, czyli nie da się zrobić. No dokładnie, ale wtedy się... Tego, wiesz, wtedy dajesz pół centymetra do góry tę łopatkę i już jesteś bez problemu w stanie na tym przejściu lędźwiowo-piersiowym zrobić ugięcie. Dokładnie, i jakbyś nie miał silnego najszerszego, jakbyś nie miał silnego czworoboka, nie utrzymasz ze względu na sam... Ale wiesz, zobacz, znowu teraz możemy to rozpatrywać na zasadzie, że jeżeli zrobisz właśnie ten ruch i pójdzie do góry, włączy i zaktywuje się część górna czworobocznego, no to ona jest znowu mięśniem antagonistycznym do mięśnia najszerszego. Więc jeżeli ten mięsień jest aktywny, to najszerszy nigdy w życiu się nie włączy do pracy. Nie? I tak samo będzie z zębatym. Będą luźne i wtedy to jest to, co większość, no też dużo zawodników, jak do mnie przyjeżdża albo gdzieś tam z nimi pracuje, to że w dole przysiadu jest to, nie? Że ta sztanga chce cię przerolować do przodu. Tak, i wyrzucają sztangę przez głowę, nie? No dokładnie. I to jest przyczyna właśnie, czemu te plecy nie trzymają. No, ale teraz wrócimy znowu do stopy. I często jest tak, że jeżeli stopa jest nieaktywna, no to prostowniki grzbietu też nie działają, tak? I tutaj, wiesz, czy to najszerszy grzbietu, czy to czworoboczny, czy prostownik, obojętnie co, nie zadziała w momencie, gdy stopa jest nieaktywna. Nie? Może moglibyśmy się tutaj zagłębiać jeszcze w to troszkę bardziej, ale to jest bez sensu. Po prostu tak jest, nie? I to w testach manualnych też. Rozcięgno podeszłowe to jest część tylniej taśmy, do której też należą prostowniki grzbietu. Tak? No to szybko do tego doszedłeś. No jakby no to odchodzi, nie? I po prostu mamy po samej powięzi przekazaną informację, że coś jest nie tak. Nie? Dokładnie. Jeżeli stopa jest też nieaktywna, znowu wracamy sobie do tego, że jeżeli coś jest nieaktywne, no to twój centralny układ nerwowy, no dobra, skróćmy to, twój mózg ci powie, słuchaj, jesteś dla siebie w niewygodnej pozycji, niebezpiecznej pozycji. Więc nie podnoś tyle, ile w tej stanie normalnie podnieść. Nie? Ale są ludzie, którzy mimo tego jakby alertu i tak to podniosą. Nie? Wiesz, tak się wykompensują, że dadzą radę to podnieść, ale teraz dlaczego mają to robić z kompensacjami, skoro można zrobić to bez? Tu jest cały klucz. Będziesz wtedy też sprawniejszy, nie? No tak, no znowu wracamy do tego, że zaangażujesz wszystkie mięśnie, które są potrzebne do stabilizacji, a to jakby było trąbione od zawsze, im więcej stabilizacji masz, gdziekolwiek by ona nie była, tym większy ciężar możesz podnieść. No tym więcej te mięśnie, które zajmują się przede wszystkim ruchem, a nie stabilizowaniem ruchu, będą mogły więcej siły wygenerować sam ruch Dokładnie niż stabilizowanie stawów, czyli nie będą musiały się skupiać na zapobieganiu zniszczenia ciała, tylko Dokładnie. Będą czyli się nie skupiały będą robiły... na poruszaniu ciała. Nie? Każdy będzie wykonywał swoją pracę w organizmie. Nie? Każdy mięsień, ten jest przeznaczony do stabilizacji, ten do tego i one sobie będą dokładnie to robiły. I znowu, ćwiczenia specjalistyczne przez trenerów mogą pomóc temu. Ta droga może być dłuższa, ale może być też krótsza dzięki właśnie testom manualnym, które pokażą ci, słuchaj, ten mięsień nie działa, dlatego, bo ten. Ale do tego też na przykład trzeba znać wzorzec ruchowy. Tak? I teraz znowu możemy wrócić sobie do tej piramidy, że jeżeli ty znasz wzorzec ruchowy swojego podobiecznego i mi przewijasz temat, słuchaj, no on tam fiknął ostatnio do przodu koziołka, nie? No to ja już dokładnie wiem, co się dzieje. I jakby znowu ty skracasz moją pracę, bo ja wiem, na czym się skupić, zresztą tak go całego zrobię, bo to lubię, ale jakby była na przykład, nie wiem, mamy 5 minut, tak, przed zawodami, gościu mi fiknął do przodu, co zrobić? No to robimy to i to i aktywujemy to. Okay? W 5 minut możemy go ustawić i często jest tak, że zlikwidujemy dany dysbalans, który nie pozwala mu zrobić danej techniki. Ale znowu, gdyby nie twoja znajomość wzorca albo trenera jakiegokolwiek, ja musiałbym to znaleźć albo zobaczyć go, słuchaj, no tutaj kurczę... Im więcej elementów jest, powiedzmy, poprawnie wykonanych technicznie, tym mniej będzie roboty z balansem. Nie? No oczywiście, tym mniej tak. problemów strukturalnych będzie wchodziło, także ta piramida jest zawsze tutaj obecna i zawsze te trzy elementy będą się przeplatały. Tak, będą się uzupełniały i tak jak mówię, najlepiej, jeżeli z każdej dziedziny jest specjalista i przepływ informacji, tak samo jak mówisz o tych amerykańskich tam futbolistach, no gdyby nie przepływ informacji między tymi trenerami, no to żaden z zawodników nie zrobiłby jakiegokolwiek progresu albo czegokolwiek by nie osiągnął, nie? Bo to nie chodzi o to, że każdy jest dobry, tylko że każdy się wymienia informacją, nie? I to jest, myślę, że też jakby taki problem, też widzę, że to się zmienia, że powiedzmy jedna grupa trenerów strasznie chce zachować dla siebie tajemnicę treningu, nie? Nie dzieli się z innymi, no bo przecież to jest my, to robiliśmy tyle lat. No w końcu dojdziesz do miejsca, gdzie nie będziesz miał progresu. No bo nie jesteś w stanie z jakby całej wiedzy odnaleźć, wyszukać nawet. Wiesz, no tego sam wiesz, no ryjesz tą wiedzę z każdej dziedziny, jest tego tyle, że nikt nie jest w stanie tego ogarnąć. Nie? Ale czasami jest tak samo jak ja przyjeżdżałem do was na szkolenia i to nie było na zasadzie, że wszystkiego się od początku uczyłem, no bo no nie od tego są szkolenia. Nie? Ale zawsze było coś takiego, mówię, aha, to muszę iść w tym kierunku.
Nie? Ja jechałem weryfikować swoją wiedzę, ale też zawsze na każdym szkoleniu powiedzmy wyciągnąłem 5%, ale te 5% tak mnie mega popchnęło do przodu, że to było to właśnie. Nie? I z tym jest tak samo, że po prostu no, nie możesz wszystkiego wiedzieć, musisz się dzielić wiedzą, żeby być mądrzejszym i lepiej pomagać swoim zawodnikom. No, nie? Wiesz, no, u mnie to wygląda tak samo, tak jak ci mówiłem, nie? Te moje 5% to jest tak naprawdę, wiesz, no, zwróć uwagę na to, na co nigdy nie zwracałeś, czyli chodzenie. No dokładnie, nie? Ale pamiętasz, jak... Dopracowanie tego elementu to jest właśnie, wiesz, ta dźwignia, nie? Która to no tak, wszystko ale zmienia, nie? Zobacz, pamiętasz, jak ci powiedziałem, jak przyjechałeś do mnie, czy długo siedzisz, nie? No, siedzę tam przy biurku i tak dalej, nie? Pytam się ciebie, a jak śpisz? Nie? Jak ty się położyłeś w pozycji siedzącej, to mówię, słuchaj, ale ty dalej siedzisz, nie? Ty... No kurwa, racja, nie? Czyli to jak się pytam ludzi, ile siedzą, no ja tam siedzę 6 godzin, nie? Ale koniec końców wychodzi, że siedzisz 18 godzin, nie? Bo śpisz też w takiej pozycji siedzącej. Jakby na to ludzie nie zwracają uwagi. Nie? A to są takie rzeczy, no kurwa, przecież banalne. To są, właśnie to są te podstawy, na których trenerzy się nie skupiają. Oczywiście znowu nie wszyscy, no bo to nie można generalizować, ale trenerzy się niektórzy nie skupiają, a skupiają się na tym przysiadzie, nie? Który jest, tak jak mówisz, to jest ta wisienka na torcie. Jak on to zrobi... jest konsekwencja, nie? Tak, jak on zrobi mi wszystko to dobrze... Jak cała reszta gra, to przysiad będzie grał, nie? I to też coraz bardziej to widzę przy kolejnych rekrutacjach, też jak tutaj robimy na sekcję, gdzie robimy, wiesz, tak naprawdę taki, powiedzmy, miesiąc wprowadzenia i na tym miesiącu wprowadzenia my się skupiamy na kontroli stopy właśnie, katujemy je, żeby bracing był wykonany faktycznie cały, a nie tylko, wiesz, wypchnięcie przepony do przodu. No. Tak jak to wygląda najczęściej. No tak. Skupiamy się na opanowaniu całego, wiesz, ślizgu, łopatki, pracy w każdym zakresie i chodzeniu. Potem jak się ich ładuje pod sztangę, to nagle się okazuje, że wiesz, to nie jest nie tak, masz roboty, nie? Że biodra są pozamykane, bo ludzie siedzą. To zaczyna być abstrakcyjny problem w pozamykanym biodrem, nie? Czy wiesz, że... Znaczy, to jest problem, że ludzie są nieświadomi. No. Nie? To jest problem. Bo ty jak go uświadomisz, to widzisz, że ten efekt przychodzi w ciągu czasami 5 minut. Nie? No, bo ja też miałem takie przypadki, że wiesz, coś zrobiłeś i nagle działa. Że ta jakby ta sprawność pod sztangą jest konsekwencją sprawności i biegłości w podstawach: stopa, łopatka, bracing, chód. To jest dla mnie takie cztery filary, tak, które muszą być spełnione, zanim człowiek zostanie wpuszczony na jakikolwiek ciężar, a do tego czasu zapierdala z pustym gryfem albo wręcz rurą PCV, albo nawet bez jakiegokolwiek obciążenia i po prostu zdobywa te podstawy takiej kontroli motorycznej w ogóle swojego ciała. Dokładnie. I zaczyna powoli, element po elemencie wkładać to we wzorzec ruchowy i ten wzorzec potem doskonalimy, nie? Ale w gruncie rzeczy to chodzi o to, żeby poprowadzić ten ruch też w określony sposób w głowie. Zobacz, jeszcze ci jest coś takiego jak na przykład też często kiedyś tak, znaczy no jak obserwuję jakby to polską czy zagraniczną scenę tam trójboju czy sportu, no to jest na takiej zasadzie, że no kompensacje wyjdą jak założymy tam 300 kilo, nie? Czy tam submaksymalny ciężar, czy maksymalny, no to wtedy, a tu uciekło tam i dobra, teraz się skupiamy, nie? I to jest właśnie takie pracowanie od dupy strony, nie? Że nałóżmy tego tam bardzo dużo, nie siądzie, to wtedy zaczniemy pracować na jego tych słabych punktach, nie? Bo tak to ale już się to, mówiło, że raz, że zły schemat napinania wszedł przy sytuacji zagrożenia, bo tak to czyta mózg, no, czyli to... spalenie wzorca spalenie boju na dużym ciężarze, to wgranie nowego schematu obronnego, jak się bronić właśnie, kiedy wiesz, że nie dokończysz ruchu. Plus to, że w głowie danej osoby może się pojawić już bariera mentalna przed konkretnym ciężarem, to już jest chuj, nie? No dokładnie, no nikt tego nie bierze pod uwagę, dlatego to, co robicie, no to jest na zasadzie, idziemy od początku, tak? A później, jeżeli coś nie wyjdzie przy tych 300 kg, no to już jest jakby specyfika sportu, tak? No to szukamy, dlaczego to nie wyszło, dlaczego co mogliśmy jeszcze po drodze zrobić więcej, żeby nie było tego problemu, nie? Czyli to jest to świetne zabezpieczenie przed kontuzją, no, nauka tego wzorca, nauka kontroli motorycznej i wszystkiego zbalansowania w jedną całość, nie? Myślę, Wojtku, że zbliżamy się tutaj do końcóweczki. Okay. Wszystko mamy tutaj ładnie omówione. Na sam koniec oczywiście przypomnę, że na platformie VOD znajdziecie szkolenie Wojtka w manualnych testów mięśniowych o interpretacji tej metody. Dodatkowo przyda Wam się też na pewno zapoznanie z podstawowymi wzorcami ruchowymi, przysiad, martwy ciąg, wyciskanie oraz pracy nad podstawami. To znajdziecie w szkoleniu Trójbój w praktyce online. To jest też 8-godzinne szkolenie, w którym wszystkie te elementy są rozłożone na czynniki pierwsze łącznie z nauką chodu.
Oczywiście też informacje o tych podstawach znajdziecie w szkoleniu z Wojtkiem, tylko w trochę innej formie. My tutaj się zajmowaliśmy w Trójboju, jak to dokładnie pod Trójbój wykorzystać. I też rozwinięcie tych podstaw znajdziecie w materiałach przygotowanych z Piotrem Koszczemskim. Jest już jeden materiał, który odnosi się do pracy stopy stricte w samym wyciskaniu leżąc, czy jest to rozwinięcie tematu, który znajdziecie w Trójboju w praktyce online. Zapraszam Was do tych produktów. Pamiętajcie o tym, że macie tutaj specjalnie od Wojtka kod promocyjny, który steroryzował nas, żeby go wprowadzić. Powiedział, że inaczej w ogóle nie podchodzi do tego podcastu, jeżeli nie będzie kodu promocyjnego. Który brzmi OneRep Max. OneRep Max, tak jak klub Wojtka w Gorzowie, do którego walcie drzwiami i oknami. Zapraszam. Jak już będzie mógł go otworzyć. Bo już jest nieotwarty. Bo oczywiście materiał jest nagrywany przed kwarantanną, tak jest. Więc siłownia będzie otworzona po kwarantannie. Rychło, o której jeszcze nie wiemy, że zostanie wprowadzona, bo oczywiście nagrywamy to przed jej wprowadzeniem, więc skąd moglibyśmy wiedzieć? Dokładnie. Jakaś będzie? Mam nadzieję, że nie wprowadzą kwarantanny. Ja też. Ale gdyby wprowadzili, to... To jak się skończy, to zapraszam. Zapraszamy. I też będzie live z Wojtkiem na naszym Instagramie, którego ogłaszamy już teraz. Dokładną datę znajdziecie w opisie, wyświetli się także tutaj na ekranie. Live będzie prowadzony w konta Barbell Brothers _pl, czyli w konta naszego. bo nie mamy konta Barbell Academy, nie będziemy się jakby rozdzielać na 1000 kont. Wojtek po prostu w poziom naszego konta będzie prowadził z Wami live'ik. Powiedzmy tam, nie wiem, godzina, półtorej, zależy jak bardzo zmęczycie Wojtka. Godzina. W której będziecie mogli zadać pytania, które nasunęły Wam się tutaj w trakcie wchłania tego podcastu. Żeby inaczej, wydaje mi się, że to też będzie lepsza forma, jeżeli będziecie mogli po prostu wyjaśnić sobie rzeczy z Wojtkiem tutaj w ramach takiej interakcji, zamiast wstawiać suchy komentarz. Tak. Ale oczywiście, jeżeli Wam się podobało, czy jeżeli chcecie po prostu sobie już przygotować Wojtka mentalnie na pytania, które padną, to piszcie w komentarzach, co Wam się podobało, co Wam się nie podobało, co jest niejasne. Zachowajcie też pytania na live'a. Nagranie z live'a pewnie udostępnimy oczywiście też na naszym Insta TV, tak to się nazywa. Udostępniajcie, zostawiajcie łapki w górę, wyślijcie znajomym, którym może się to przydać. Jeżeli macie pomysł na prezent, który byście chcieli sprawić komuś, komu się przydadzą szkolenia z Wojtkiem lub nie tylko, to piszcie oczywiście prywatne wiadomości. Przewidujemy takie bajerki jak personalizowane voucherki prezentowe. Nie no, ostatnio było takie pytanie, wiesz, ja myślałem, że to jest jakby jasne, że z czymś takim się można dogadać, ale... No. Można z nami, możemy nawet spersonalizować, zrobić voucher ze zdjęciem. Z Barbell Academy. Z Barbell Academy. Także zapraszamy Was do nas. Jak się oczywiście skończy ta cała dżuma, to zapraszamy Was na szkolenia stacjonarne, których będzie wiele i przygotowujemy naprawdę sztosy interdyscyplinarne, czyli różne pakiety po prostu szkoleń z różnymi zestawami prowadzących wewnątrz platformy, wewnątrz Barbell Academy. Czegoś takiego jeszcze nie było. I nie będzie. I nie będzie więcej. Nie chcę też tutaj zapeszać, ale w planach są też szkolenia interdyscyplinarne ze szkoleniowcami z zagranicy i to samą śmietanką. Zostańcie z nami, przesyłajcie, wysyłajcie, udzielajcie się. To od nas dla Was, od trójboistów dla trójboistów i nie tylko. Dzięki Wojtek wtedy za rozmowę. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich. Widzimy się w kolejnych materiałach, w kolejnych zderzeniach. Zaproponujcie też w komentarzu, z kim byście chcieli zestawienie Wojtka lub z kim byście chcieli zestawienie mnie. Być może z Krzysiem Bajerą, może z Zuzią Sobczak, może z Piotrem, znaczy inaczej. No zestawienie Wojtka z Piotrem to będzie na pewno, bo to jest must have. Ale zastanówcie się, kto jeszcze, może Marek Fischer, bo też ostatnio się tutaj rozmowy dzieją, jeżeli chodzi o Marka Fischera. Może Tomek Mitrożyć Ciężary. Na pewno. Od tego jest ten podcast, żeby właśnie każdy w każdym. Tylko pytanie do Was, kogo byście chcieli, w jakiej konfiguracji na początku, co Was najbardziej ciekawi. Nakreślajcie tematy, postaramy się nasz program tutaj tych podcastów też tak nagiąć, żeby zaspokoić jak największą liczbę fanów i fanek. A tymczasem nie żegnamy się, mordziaty, tymczasem sztywniutko. Tymczasem lecimy. Pozdrawiam.